Ogólnie miłość jest cudowna, bo to jest sprawia, że nie, fajnie jak jest, fajnie jest super, ale jak jest źle, to jest mniej źle. I to jest super. I wow, ale się wypowiedziałem, to jest super. Ciekawe, że są typy, które przeciwko własnej śmierci stawiają. No, nie można obstawić na jakieś ubezpieczenie na życie. Aha. I zrobisz to ubezpieczenie i to musisz półtora roku odczekać, zanim się zabijesz. Tak. Bo inaczej to nie zadziała niestety. Tak, bo masz wtedy tak nakładać taką odporność na samobójstwo. I to by było fajnie, jakbyś miał takie, jak na postaci z Gry o Tron w ostatnich to sezonach. Dla ludzi z depreszką najlepiej, jakby brali ubezpieczenie. Oni są prawnie zobligowani do podtrzymania się przy życiu. A w niektórych krajach jest przecież kara za samobójstwo i jak masz usiłowanie, gdzie... to idziesz do więzienia. Tak, w krajach, gdzie panuje tak zwany sharia law, ogólnie tych fajnych. Ale u nas się chyba też zdarzało w Europie i zdaje się, że nawet bywała kara śmierci za samobójstwo. Możliwe, bo to jest jednak obraza Boga, prawda? Poza tym kara śmierci w tamtych czasach była czymś znacznie gorszym niż samobójstwo, bo to przecież były tortury, łamanie kołem. No nie ma też samobójstwa przez tortury. Znaczy, podobno właśnie nie ma innego samobójstwa niż tortury. Ja kiedyś byłem prawnikiem i miałem tutaj, jesteśmy na Pradze, tak. Tak uznałem, że zaczęliśmy, jesteśmy na Pradze tak. u Bartka, więc bardzo mi jest miło, że tu jesteśmy i tu niedaleko chodziłem na praktyki do prokuratury, która się zajmowała Pragą, więc tak. Dużo fajnych historii mam. Nie wątpię, tutaj jest dość intensywnie. Tak, no, tak. Ja tak. No może ja się nie będę opowiadał, bo ona praktykuje jeszcze to, co ona tam wyczynia, ale kojarzysz... Kielona tutaj? To go wybroniła od 15 podpaleń. O Boże, z adwokatką? Nie. Po prostu go chcieli rozszarpać w Prażanie. Na ulicy go wybroniła. Przed linczem. O Boże. Żartujesz. Znaczy... Okej, okay. Ja niepotrzebnie zakładam, że cokolwiek nie będzie żartem. Ona jest bezużyteczna. Bo akurat moja żona tak. Dziwne to jest, kurde, bo 3 miesięcy jest moją żoną, ale moja żona, to ona by wybroniła. Ona ma na koncie takie, że się napierdalają dresiarze bez zębów butelkami, a ona wchodzi między nich i uspokaja. Holy się. No to więc... ja mam tę zdolność, tylko odwrotnie. A ja mam taką zdolność, że mnie nie biją, ze mną się zakolegowują. Albo kiedyś mnie takich trzech obskoczyło i chcieli mnie okraść i tak z nimi zacząłem gadać, że potem zostaliśmy ziomkami tak. I mnie odprowadzili na autobus, ale nie tak groźnie, bo to sobie gadaliśmy, nie? Tak. Więc to... No, są natury, które na zasadzie takiej fizyki starć potęgują o ładunku ujemnym lub dodatnim. Ja raczej się staram wtedy nie odzywać, bo głupiego jeszcze coś dołożę i it's off. Tak, ale nie, wracając tylko do tego samobójstwa, wiesz, to też jest, chodzi o tą taką, że to jest no, obraza prawa religijnego. Nie możesz sobie odebrać życie, bo było dane przez Boga. No to cię mogą ściąć mieczem. No a ścięcie mieczem to jest w ogóle fajne. To szlachcie przysługiwało. Tak, chyba że tępym mieczem, tak no, jak Tomasza Morusa chyba zabili. Tak, no ale to jest też tak, że bardzo często jest tak przyjmowane zwyczajowo nawet bardziej, że jeżeli kara śmierci będzie nieudana, tak. To wychodzisz. Tak. Bo ona została wykonana, bo po prostu się nie udała tak. I się zdarzało, że komuś nie udało się głowy, ale no w Stanach na przykład tak nie jest, będą cię męczyć tą trucizną, aż nie umrzesz. Nie? Dokładnie. Mówimy o fluorze w wodzie. O, jest. Tak. O. Nie, oni przez to mają takie zęby chyba dobre. To i działa u nich opieka dentystyczna. A ja chciałem powiedzieć o tych samobójstwach, że nie ma innych samobójstw niż przez tortury, bo właśnie tak. Pan prokurator, u którego byłem, tak. Który zresztą bardzo mi opowiadał o tym, ja wtedy byłem, chyba jeszcze wtedy nie było rządów PiS, czy się zaczyna on były wtedy... zawsze. Oczywiście, w naszych sercach. Opowiadał mi, że on właśnie... To jak tak, dość dobry taki pisarz francuski, on mówi, że wojna trwała, była w nas. Ach. No, to jeżeli mówił to o pierwszej wojnie światowej albo o drugiej, to wszyscy tak czuli, że nie, to on było. To pisał w latach 60. A, okej. Okay. No to no, wojna się zacznie, pewnie jest w nas. No ale ten pan prokurator, który abstrahując od samobójstwa na moment, mówił, że on nie jest polityczny, że on się tak nie angażuje po żadnej stronie. No i obecnie bardzo awansował i jest rzecznikiem prasowym Wysokiej Prokuratury. O, to fajnie to musi być teraz, co tak, chłopaki? No, o kurde. No to ale on mówił, że nie ma innego samobójstwa niż przez tortury i mi odradzał jako prokurator, ponieważ nie da się zabić, żeby to było przyjemne. I że na przykład ludzie chcą to zrobić, podając sobie tabletki,
bo to się wydaje takie najbardziej łagodne. Nie. I raz mówił, że świństwo, tak? Strzelisz se w łeb, potem ktoś przyjdzie za parę miesięcy, tu mózg rozwalony, jakby niefajne, to jest po prostu tak. Niefajne dla ludzi. Jak ten typ chyba, czy typiara, co tam parę lat temu zeskoczył z wieżowca no. I sam się nie zabił, ale spadł na jakąś dziennikarkę, która tak. Się tam potem miała bardzo poważne problemy. Tak. Ale miała dobry temat. No, totalnie. Ale nie mogło o nim mówić. Ale właśnie on mówił o tych tabletkach, że tam jest taka sytuacja, że umierasz dlatego, że się otrułeś. Tak. A otrucie się nie jest zbyt przyjemne. Kiedyś się pewnie zatrułeś kebabem, nie? Nie. Czy miałeś kaca może kiedyś. O, to jest lepsze. I po prostu umierasz w cierpieniach. Całe twoje ciało się rozkłada, aż nie umrzesz. I to wcale nie jest fajne. Nie. Zawał wątroby to brzmi nobliwie. Brzmi jak coś, co by... To brzmi ciekawie na papierze, ale nie. Ogólnie to mnie trochę tak fascynowało. Chciałem znaleźć najbardziej takie pomysłowe formy samobójstw. I jest ich kilka. Jeden z kompozytorów amerykańskich muzyki współczesnej dźgnął się nożem w serce, co jest hardkorową formą, bo oczywiście znamy to harakiri, które jest absurdalnie bolesne. Tam jednym z elementów jest właśnie, żeby do samego końca pokazać kontrolę. Jeżeli znasz szczegóły, jak to wygląda, że to trzeba zrobić na dwa ciosy, nie możesz się podnieść i czekasz, aż ktoś ci zetnie głowę. Tak. To jest też taki właśnie element tutaj tej takiej łaski. Coup de grâce? Coup de grâce, tak się z francuskiego mówi. Nawet był. Żeby się jeszcze bardziej popisać, to jest taki... Mieczyk się nazywa, Misericordią. I on jest, to jest miecz do dobijania ludzi, a Misericordy to jest współczucie. Tak. Miłosierdzie Boże, dokładnie. Ale miłosierdzie. I to mi się wydało mega hardkorowe, żeby wiesz, dźgnąć w serce, to ten moment, żeby to po prostu... Jeszcze trafić, żeby nie w kość, żeby, bo to musisz, nie? Tak. Do tej pory myślałem, że po prostu w serce potrafi tylko moja matka trafić. No to moja też. To jest dosyć łatwo. Pinki szwerek, że ten, że no wiesz, po to matka jest, żeby ci narobić do bani na kilka lat. Ale potem w Polsce przypadek otrucie się ziemniakami. Ziemniaki niewiele osób wiedzą, że jako bulwy są trujące. I to jest też bardzo hardkorowa forma zejścia z... Bo nie musisz strasznie dużo tego zjeść, nie? I już samo... Tak. Nie. Kilo starczy, więc trzeba uważać. Okay. Nie jestcie surowych ziemniaków. Bardzo ciężkie zatrucie. O matko. Też znana historia, gdzie kobieta stwierdziła, że popełni samobójstwo. I niektórzy uważają, że to jest ta taka forma bezpieczna. Do pewnego czasu też stosowano tak, zabijając zwierzęta laboratoryjne, czyli etanolem, alkoholem. I wypiła 0,7 Jamesona. Nie wiem, czemu powiedziałem markę konkretnie. Słuchajcie, nie, oddzwońcie. Bye, koniec, poszło. I Szumowski reklamę. Szumowski nie dostanie reklamy alkoholu. Nie, chyba, że ma, zrobił, tak? O kurczę, Szumowski? To dziwne. No. Myślałem, że jakiegoś środka higieny będzie. Jako ta osoba przed. Tak. W trakcie. No, nie, to się będzie. 3,5 godzina reklama, jak z niego skuwają brud. Taki jeszcze chudszy wychodzi. Okazuje się, że ten brzuszek to wcale nie brzuszek. Czy on waży 60? Skorupę tego. Fajnie, jakby on miał tak jak właśnie jak ludzik Michelin, takie układające się warstwy bludu, takie pancerze chitonowe. Takie. To ona wypiła 0,7 tego flakona, co jest poważną, zwłaszcza, że ona uważyła. I potem badali jej krew, ona miała jakieś chyba 10 promili, czyli procent. Procent alkoholu krwi, ale przeżyła. Tylko, że dość poważne efekty na łeb. Bo nagrała płytę razem z Markiem Dyjakiem. To trzeba chodzić na open mic'i. Jeszcze kilka takich właśnie interesujących w znaczeniu, wiesz, no... Nie wiem, czy oglądałeś film Most o moście Golden State. Nie. Jest dość ciekawy, to jest film dokumentalny, którego założenie było, że rzeczywiście tam jest bardzo dużo samobójstw. I nie da rady tego przesadnie powstrzymać, bo nie możesz zbudować... No dobra, zrobisz dwumetrową barierkę, no to ludzie opanowali, no to tych na wózku wyeliminujesz, załóżmy. No. Ale tych, co się nie wespną. A cała reszta, ten most ma ponad kilometr. Nie dobiegniesz do niego, wiesz, nawet jakby Wilson Kipketer biegał tam i ludzi ściągał, to by nie zdążył. Wilson Kipketer, kurwa, który jest rok. Ale, więc facet rozstawił po prostu
kamery skierowane na ten most z zamysłem, żeby znajdować osoby, które zamierzałem popełnić, popełniał właśnie to samobójstwo. I dzięki temu ratował kilka osób, a potem zdjął kamerę i chuj z nimi. Nie. Ale wiesz co, sam potem rozmowy z choćby kolesiem, który przeżył ten skok, były niesamowite. Ja to chyba kiedyś, nie opowiadałem tego, ale no oczywiście wstrząsający dokument, nie ma wątpliwości, ale przynajmniej trochę przybekowałem też, no bo trzeba, jest naprawdę ciężki, ale facet, który opowiedział właśnie, bo przeżycie z tego skoku jest naprawdę, to nikła szansa. Tam jest 60-70 metrów, jak hukniesz o wodę, to ty nie ma różnicy, musisz huknąć o budynie albo wiesz, kostkę Bauma. Tak, sześciopak Ryana Reynoldsa, bez różnicy, umrzesz. I typ przeżył po prostu, że trenował też tam, wiesz, zapasy bodajże, i czy po prostu odruchowo rozstawił nogi, połamane nogi w kawałki i tak dalej, ale jakoś nie pękł mu kręgosłup, co jest tym efektem takim. I najlepsze było, mówi, jak, czy jakieś tam masz tego, jakie miałeś myśli, jak tam skoczyłeś, mówi. Pierwsza myśl, kurwa, zjebałem. Trzeba było tego nie robić. W trakcie, jak leciał. Bo tam masz kilka sekund jeszcze. No. What? I to nie jest żart. I ten typ trochę mnie rozśmieszył. Nie? Tam, a po czym była taka... No, rzeczywiście facet miał problemy. Nie? I oprócz tego, że była rozmowa z jego znajomą, która w ogóle nie pokazała swojej twarzy, bo też wypowiadała się tak, jakby to nie była chyba jego najlepsza znajoma, bo właśnie mówiła, że no taki owaki, cierpią na poważne schorzenia, wiesz, no, schizofrenię, przechodzącą w takie ciężkie epizody depresyjne, ale leczył się. I mówię, jak się leczą? Na własną rękę. Alkoholem, narkotykami. Zajebiście. Super się leczył. No, bardzo skutecznie, jak widać. I przebitka do niego skacze, jebany wszedł, zrobił kurwa salto. Nie ratujcie tego, tej fakulty. On chciał. No salto zrobił. No ja sobie zawsze wyobrażam, że ludzie, którzy tak skaczą, to sobie myślą... Czy kiedyś, nie wiem, jako dziecko dostałeś coś cennego i to coś ci wypadło z rąk i się roztrzaskało? Przecież jak to leci ułamek sekundy, a ile myśli ci zdąży przejść? To jak lecisz tak, myślę, że... Dylatacja czasu jest przerażająca. W filmie Dread, klasyce kina psychologicznego. Tej nowej wersji, z Karlem Urbanem. O Jezu, to jest jakieś podobno strasznie straszne. Tak, no jakby w końcu jakby zrobili też research i przeczytali te komiksy, one są taką satyrą potworną na świat lat 80., 90., w szczególności w Wielkiej Brytanii, bo tak tam były pisane i to nie są są żartobliwe w takim, wiesz, wisielczym humorem. Ale to jest dystopia, potworna i rany gościa, no najgorzej jak jest, to ludzkie życie jest tam nic nie warte i tak dalej, ale żeby, polecam film, jest naprawdę dobry, choć rzeczywiście brutalny, no i taki nieprzyjemny, ale tam jest narkotyk, który sprawia, on jest jakby tą osią fabularną, że dylatację czasu, nie? Rozciąga sekundy w minuty, więc... To daje też efekty takie, że jak można zrobić, wiesz, niesamowite sceny slow motion, tam się strzelają, ale jedna ze scen jest, gdzie właśnie jakiś tam gangster, który nie oddał pieniędzy, dostaje ten narkotyk, zostaje wyrzucony przez okno z kilkudziesięciu pięter i tak, ja pierdolę, jakie to jest niesamowite, to jest cyberpunk, nie? Jakby wykorzystanie chemii, żeby kogoś no, wprowadzić w taki stan, że Jezus Maria, on będzie... umierał wieczność, nie? No to jest dosyć ciekawe. Polecam film. Jest dość hardkorowy. Się strzelają mocno. No dobra, Bartek, ale nie zrobisz mnie tak, że będziemy sobie gadać na luzie. Ja na luzie o morderstwach. O morderstwach i że niby nic. To nie jest nieporozumienie. Mm-hmm. Kochani słuchacze, to jest podcast Nie Tylko Pytania, w którym zazwyczaj zaczynam od mojego sztandarowego cześć! To jest mój catchphrase. 12 minut. 12 minut przegadane. Słuchajcie, cześć, cieszę się bardzo, że włączyliście odcinek Nie Tylko Pytań. Te Nie Tylko Pytania to wyjątkowe Nie Tylko Pytania, ponieważ po raz trzeci, a w pewnym sensie po raz drugi jest stand-uper, bo wcześniej był Piotr Popek, znany stand-uper, a wcześniej... Bardzo aktywny też. Bardzo taki pełen energii, ale jeden z moich ulubionych stand-uperów. Zdecydowanie. Jak się nie lubi popasa, to... wypad z kraju. No, to nie jakby, na kołynę. To mógłby być takim testem, że jesteś fajnym człowiekiem, tak. Czy lubisz popasa, czy nie. Nawet posłuchaj z bombiącego popasa,
ale i tak uznasz, że fajne, tylko zbombił, ale fajne. Biorę bombiącego, bo tak jak pan Górski, trener, on mówił, że woli trzeźwego X od, przepraszam, pijanego X od trzeźwego tam jakiegoś Y, chuj wie, to są dawne czasy, everyday. Ja tak samo wezmę bombiącego popasa od nazwisko robiącego sukcesy. Ale jeszcze był Antoni Sylek-Dąbrowski, który no, był jako improwizator, no ale jest stand-uperem, więc tak trochę pół na pół. Jak zwykle dwulicowo. Jak zwykle, no wiadomo, no, jakby Rudy! Nie, to jest straszne. O jego charakterze. A po prostu ogólnie. To faktycznie nie chciałem nic tutaj. Tutaj mówić. Pigment nie ma nic do tutaj. To, że ma tam więcej. Jak się nazywa jakieś tam jakieś białko? Melatonina, tak? To jest odpowiedzialne za kolor włosów. Melatonina od zasypiania, bardzo jest fajna, bardzo dobrze działa, leciutko i usypia. Tak. Gorzej przedawkować, że się melaninę się budzisz rudy. No, nie, to byś musiał jakąś antymelaninę, bo to chyba masz mało melaniny, jak jesteś rudy. Nie. Od karotenu się możesz obudzić pomarańczowy, tak, nie? Tak. To wtedy byłby tak, to wtedy byłby problem tak, dopiero. Też oglądałem ten odcinek House. Jest, ale bardzo się cieszę, że jesteś, bo jesteś, dla tych, którzy nie wiedzą, właśnie stand-uperem, tak, komikiem. Jesteś też zdobywcą nagrody Guinnessa, rekordu Guinnessa, tak? Na najwięcej użytych słów mefedron podczas specjalu komediowego. Nie, to pod koniec tylko tam z 5 razy powiedziałem. No to mówię. Nie, nie, to było takie spełnienie tego, co powiedziałem wcześniej. Bo na samym początku powiedziałem, że głupio by było jakby kończyć o mefedronie i dobra, na koniec będzie o mefedronie. Fuck you. A to bardzo fajny, ja mówię o tym specjalu, odnoszę się do tego specjalu, ale infrastruktura kłamstwa, tak, który bardzo mi się podobał. Jest jednym z moich ulubionych specjali polskich. Miłe. Bardzo, no po prostu bardzo śmieszne. I to mimo tego, że ja nie mam doświadczeń z tematami, które ty tam poruszasz. Tak. Jasne. Ja jestem grzeczny. Ja kokainę, wydaje mi się, że kiedyś widziałem, że ktoś wciągał. Tak, i też nie jestem pewien. I to jest moje doświadczenie z narkotykami. Nie? Albo się przeglądał z bliska w lustrze. Tak, nie, tam coś było wysypane, ale to nawet nie wiem, co to było. Marihuanę paliłem, ale nie lubię. Tak. A alkoholu nie piję za dużo, chociaż czasem zaraz ktoś mi... I to jest, są wszystkie używki, jakie są. No, w moim świecie takie. Nawet nie wiem jeszcze, czy jakie? Nie, no wiem. Wiem, ja z moją mamą rozmawiam. Bierzesz narkotykiem, a które? A ja kiedyś zrobiłem mojej mamie taki quiz i zapytałem moją mamę o to, w jakiej formie się przyjmuje narkotyki różne. Tak. No i tam było ciężko. Pamiętam, że powiedziała coś o wstrzykiwaniu marihuany, co często jest żartem, że ktoś mówi, że ludzie się nie znają, mówią, że marihuana się wstrzykuje. Ona o tym powiedziała i też, że kokainę się... Panie, tak no to ma raz. Tak, tak. Ale coś tam... Twoja mama OG. Wszystko wie. Słuchaj, Janek, no to jest tak. Można zajarać koksu, ale trochę szkoda. Ale jak dosypiesz sody... Cała mama. A co byś powiedział, gdyby się zdarzył krytyk twojego specjalu, którym ja nie jestem, bo mi się on naprawdę bardzo podoba, ale gdyby się zdarzył krytyk i powiedział, a ten stand-up, narkotyki, imprezy i alkohol jeszcze. Ja uwielbiam narkotyki i imprezy. Jest taka słynna scena z kawa i papierosy. Nie wiem, czy pamiętasz? Pamiętam. Tak, dwie części. I chyba tam była ta jedna z tych rozmów, to dwóch takich gangsterów, takich aktorów charakterystycznych, którzy często grają włoskich mafiozów. I oni to mówią właśnie, chyba z tego, ale nie jestem w 100% pewien, ale tak mi się zdaje, że właśnie jeden z nich mówi, czym się zaje... co obejmuje jego działalność przestępcza, i on mówi: narkotyki, broń, prostytucja, wymuszenia, napady, prostytucja. Mówi, powiedziałeś prostytucja 2 razy, bo uwielbiam prostytucję. Ja uwielbiam narkotyki i nie jest to żaden... tak, więc ja będę mówił o tym, co wiem, bo zauważyłem, że jak czegoś nie wiem, to kłamię, więc staram się opowiedzieć. Ale ty wiesz dużo na różne tematy. Mhm. Jesteś raczej człowiekiem, który dużo czytał, dużo widział. Przed chwilą już nie będę zdradzał sekretu, ale widziałem, że miałeś odpalonego YouTube'a i tam był raczej taki kanał YouTube'owy nie dla głupków. To jest coś. W ogóle widać, że jest rok 2020. To był kanał YouTube'owy nie dla głupków. To jest jeden z niewielu kanałów. Przyszłe uniwersytety będą się. Więc ktoś mógłby powiedzieć, no zaraz, ten Bartek Zalewski, takie fajne, takie inteligentne podcasty, a tutaj takie po prostu. Mądrych jest
bardzo dużo osób. Śmiesznych jest trochę mniej. Bardzo mało. Ja nie wiem, wiesz, tylko właśnie ostatnio zauważyłem, że byłem uzależniony od kłamstwa. Po prostu to tak już, tak jak wspomniałeś o tych rzeczach, które się upuszcza, dla mnie wypuszczenie tego kłamstwa z ust było tym momentem takie, zobaczymy, co się będzie działo, nie? Czy mnie złapią. Na rzeczach niewinnych, ale też na rzeczach, które się liczyły i czego żałuję. Ale zauważyłem, że największym polem do manipulacji u mnie jest, jak czegoś nie wiem do końca. I wtedy zmyślam strasznie. Ale z drugiej strony zauważyłem, że jak ludzie to odkrywałem, to się śmieją z tego. Więc stwierdziłem, dobra, to spróbujmy to jakoś przekuć na dwa punkty. Ale to jest też tak, że nikt nie lubi typów, co się mądrzą. Nie będę udawał, opowiadał, co tam czytałem. Tak, jasne, to ja to robię w czasie wolnym, to raczej dla siebie. A czasem pomaga w komedii zresztą, bo możesz do czegoś odwołać, tam wiesz, mrugnąć oczkiem. Może to komuś sprawi przyjemność w trakcie oglądania już w ogóle, jak jest na żywo, to widzisz, wiesz, w ogóle, że tam czyjś uśmiech na twarzy jakiejś typiary czy typka, że o kurwa, zaraz, tak? Mówię, tak, dawaj hajs. Tak, mi to akurat właśnie sprawia bardzo dużą przyjemność i to jest jakiś taki twój, jak to Amerykanie mówią, lightning in a bottle, że ty masz... Wolę fart in a bottle, to jest... masz coś takiego, że mówisz... To Christina Aguilera śpiewała o tym, tak? Tak. Siedziała na plaży i tam... in a bottle... Na, 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 na. Nie, to Gloria Gaynor. Już oflagowane. Zero monetyzacji. Dawaj hajs Christinie Aguilerze i Glory Gaynor naraz. To wystąpi w tym roku. Wystąpi, ale też mi się wydaje. Znaczy, mi to sprawia bardzo dużą przyjemność. To, że właśnie mówisz o... chyba nie w tym ostatnim, w jakimś poprzednim programie, bo sobie ostatnio przypomniałeś, mówiłeś o tym Hata Szkło. A tak, tak. I tam jest to bardzo fajne. Sprawdzeniem tego, że to jest dobre, jest to, że moja żona nie za bardzo lubi oglądać stand-up, więc aha, po prostu wziąłem i opowiedziałem twój żart. Aha, i się zaśmiała, nie? Mimo że to ja mówiłem, a nie ty. Więc to... Czyli uratowałem wasz związek. Tak, dokładnie. To tak. W momencie krytycznym mamy. A i mi to sprawia przyjemność, że przy czymś takim nagle użyjesz, nie wiem, powiedzenia po łacinie, albo trudnego słowa, albo jakiegoś nawiązania, co podejrzewam, że nie każdy skuma, i to jest to przyjemne bardzo. Bzdury, to wszystko, wiesz, to jest takie efekciarstwo, to jak w innym doskonałym filmie, który polecam, który się nazywa The Raid Redemption, który ma dokładnie tę samą fabułę, co wspomniany film Dread. Nie żartuję. Co do centa. Jest na samym szczycie budynku ktoś zły i trzeba go nakopać do dupy. I dosłownie o tym jest film, ale są to dwa różne filmy, bardzo polecam. Film The Raid Redemption jest produkcji indonezyjskiej i jest filmem sztuk walki przede wszystkim. Jest niesamowity. To jest film, który jak pierwszy raz obejrzałem, chyba ostatni raz tak miałem, jak oglądałem w ogóle filmy Davida Finchera bardzo lubię, bo one są w stanie zrobić to z tobą, że siedzisz i czujesz, jak po prostu się przesuwasz na krawędź krzesła. I to jest rzadka zdolność, którą on posiadł. Miałem tak przez chwilę, jak oglądałem pierwszy raz Dom Zły pana Smarzowskiego. Też świetne napięcie. Nie wiem, co się stało potem z jego kinem, że się zrobiło takie pierdołowate. Janek tu robi minę, że się zgadza, żeby nie było, że ja to mówię tylko w powietrze. Ale właśnie, film The Raid Redemption jest niesamowity, tylko że tam jest taka sztuka walki indonezyjska, która jest pokazana. Jest ona bardzo brutalna, bardzo... O Jezus Maria, co nam się dzieje w tym filmie? Ludzie giną w sposób horrendalny. Horrendalny. Na niby rzecz jasna. Chociaż, kurwa. I oni dużo robią takiego machania rękoma, po to, żeby troszkę zamaskować, że wiesz, że jednak jak ktoś podbiega do kogoś, to najlepiej by było mu... Tu raz, go wywalić, koniec. Wywalić po bułę, jest koniec, a nie, że wiesz, tam robimy jakieś tajemnicze sztuki, ale pomaga to ukryć to, że jednak ta choreografia jest jakby trochę takim tańcem. Raz, dwa, trzy, tu go kopnę, tu go podaję, pięć razy łbem o ścianę, bijąc świetlika, co się dzieje w ogóle, tylko patrzysz na to, Jezus! I te wszystkie ruchy ręką, to jest właśnie to, co ja robię, to jest tylko dym i lustra, to nie jest prawda. Gdzieś tam się, ale wiesz, to jest przyjemne w znaczeniu takim, że gdzie się da coś takiego jakby samemu dla własnej przyjemności włożyć, nie? Potem
to czasami ma, czytam, bo ja czytam niestety komentarze wszystkie, jakie są. Staram się widziałem, ja ci skomentowałem coś i dałeś mi chyba serduszko, bo mi nawet nie wiedziałeś, że to ja, ale tak. Tak, staram się odpowiadać na większość. Nie na wszystkie, bo to jest tego dużo, ale dziękuję, bo jak ktoś miłego coś napisał, myślę, że nie jest to ten. I czasem się pojawi, że tam, o, to, ja mówię, tak, super, jeszcze, kurde, tak jak siedzę, tak muszę, okej, to teraz muszę wymyśleć jeszcze jeden żart związany z tym nawiązaniem i robota na pół dnia. I po co, nie wiem, i tak to nie, pieniędzy z tego nie ma. A uzależniasz się, od jak wrzucasz coś do internetu, to od razu obczajasz, ile tam w ciągu minuty było tworzenia, ile za godzinę, a ile rano i przed snem jeszcze ostatnie sprawdzenie na YouTubie? Nie, nie, to nie ma też sensu przesadnie, to będzie jak będzie, ale staram się co dzień, co dwa właśnie zajrzeć tam na kanał i jak ktoś coś napisał, to odpisać. Zwykle na tym takie albo jakieś konstruktywne krytyki, jeśli są, jest teraz ich bardzo mało. Ostatnio było więcej, a teraz jest tylko... Tak, były konstruktywne krytyki? Tak. Jak brzmiały jakieś przykłady konstruktywnej krytyki? Tak, teraz chyba pan, nie chcę jego imienia przekręcić, bo Ruchacz 102, nie? W internecie każdy ma imię, jakby był na Xbox Live sprzed 5 lat. Ale tutaj on bardziej był orędownikiem takiego przedstawiania słowami, osadzania to pewnych w przestrzeni geograficznej. O, tak bym to ujął. On mówi, że słuchając, tutaj podawał przykłady, między innymi Abelarda Gizy, słuchając tego fragmentu, jakby tam był, ze względu na to, że tak literacko rzecz biorąc, miał dużo szczegółów takich drobnych, które sprawiały, że jakby wchodził w tę scenę. I ja tak zauważyłem, faktycznie, u mnie to się wszystko dzieje w jakimś zawieszeniu i to nie jest tak, no bo one są szyte z kilkunastu, są takie homunkulusy, więc jakby z samego swojej natury są bardzo zawieszone w formalinie. A nie chciałbym tego powiedzieć, że to jest blaga, ziomek, nie chcę ci powiedzieć. To nie tak, że stand-up to są same prawdziwe historie. Tak, ale tutaj faktycznie zwróciły mi uwagę na coś, nad czym będę pracować, czyli właśnie plastyczność opisu. I tego, żeby jednak najpierw na przykład napisać, to ja zawsze piszę, ale żeby, no dobra, gdybym to przeczytał, czy bym był w tej scenie, która jest opisywana, ale to dotyczyło konkretnie tego storytellingu, na którym tam w sumie trochę go zaniedbałem, powinienem go lepiej podciągnąć. Ale to mnie tak bardzo mi się spodobało, bo jakby podał przykład, podał w jakiej formie to nie działa w tym materiale, który był prezentowany i to jest dyskusja. Okej, to ciekawe, to rzadkość to w ogóle... Tak, tak. Byłem bardzo, bo w poprzednim była rozmowa bardzo długa, dotycząca wartości akurat. I to też mi się spodobało. To wiesz, zawsze jest jakaś odmienna opinia od własnej. Warto z własnej bani wyjść i się jednak postawić w czyichś butach. No ale jeżeli ktoś pisze tam chujowe, chuj ci w dupę, jebać lewaków, no mam problem, żeby tutaj... Patrzeć lepszy. No to też jest jakby jego opinia, ale tak mam problem, żeby się wyjąć jak ten ludek na Google Mapsie i włożyć się w ten drugą, takich kurwa nie mam. Empatia mam na 22 niestety. Póki co jeszcze muszę podszkolić, jak w Skyrimie. Więc... Zdarzają się. Tak jak wspomniałeś, wiesz, że popas, nie? Popas zawsze był, i to chyba nie tylko, tu powtarzam, wielu opinii, mam nadzieję, że też twoją, że to był też taki lakmusowy papierek dla stand-upu w Polsce, bo jeżeli podejdziesz tam właśnie z nastawieniem pa, to nie jest dla ciebie. I dla mnie to też jest taka oznaka, czyli potrzebujemy kogoś świadomego, kto wchodzi tam z inną... wrażliwością, tylko tyle powiem, bo to nie jest tak, że ktoś, wiesz, możesz przyjść po prostu, włączyć mózg, się pobawić, nie? I to jest w pełni, zapłaciłeś, masz prawo. Możesz się zesrać w toalecie do pisuaru nawet, jak chcesz. Jak zrobisz, nie jest to ludzie łatwo. Tego potrzebują, też nie ma co jakie było pytanie? Ja nie wiem, no pierdolę. Gadasz sobie. Tak, nie, było pytanie o krytykę tą konstruktywną. Ja jeszcze wrócę do tego, co chcę zapytać, ale o tym, co mówisz, tak meandrujesz, to jest też bardzo charakterystyczny twój styl, na przykład twoich wpisów w ogóle na Facebooku. Tak. Jest taki bardzo meandrujący i jak to się nazywa? Oj, zapomniałem, non sequitur. To tak. Jest klasyka Bartka Zalewskiego, ta forma żartu. To tak. Jest pan Mieszko, tu muszę podziękować, bardzo zabawną rzecz powiedział, śmiałem się długo.
z tego, że to jest właśnie to ast weselny, który się wymknął spod kontroli. Bardzo mnie to rozśmieszyło, bardzo zabawne i jest to jedyna rzecz, którą śmieszną. Nie, to jest też śmieszny chłop. Bardzo zabawny. Tak, no zdarza mi się, wiesz co, po prostu ja zawsze mam na jakby ten główny wątek gdzieś tam na bocznej farelce takiej, bo nie nazwałbym tego ogniem, i on się tam grzeje, ale coś jeszcze leci na płaty czołowe, wiesz, tam się odbija. I zderza, powstają nowe rzeczy, jak w chemii powstają nowe związki. A myślałem o tych uwagach konstruktywnych. One są trochę ryzykowne dla komika, dlatego że różne rzeczy zadziałają, różne nie zadziałają. Bo ja na przykład jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby w każdej formie komediowej było jak najwięcej szczegółów. To jest na przykład bardzo ważna rzecz w improwizacji, która jest mi bliska. Tak. Jedna z takich dla mnie nawet niedoceniana, gdybym ja uczył, a nie uczę improwizacji, to bym bardzo duży nacisk kładł na to, żeby w scenie postać nie jadła batonika, tylko jadła pawełka. Nie? Żeby to było bardzo jasne, żeby się nie siedziało na krześle, tylko żeby się siedziało na choćby krześle z Ikei, żeby to było jakieś takie wyraźniejsze. Ale na przykład u ciebie w ogóle mi to nie przeszkadza, że to jest osadzone, nie? W sensie, i mi się na przykład zdarzało dostawać do mojego niespecjalnie genialnego materiału stand-upowego uwagi od innych komików, które były bardzo mądre. Tak. Ale jak ja je wprowadzałem, absolutnie nie działały. Nie. To nie ma... ogólnie cały przemysł nauki komedii to jest przekręt. Tak. Wymyślony wespół przez Martę Iwaszkiewicz i Sebastiana Rejenta na dwóch frontach. Nie, przez Michała Sufina. On wcześniej uczył improwizacji, ale to prawda. To jest... On ich nauczył, jak uczyć. To prawda. Myślę, że Michał Sufin w dużym stopniu nauczył, jak uczyć improwizacji. Ja myślę, ja tak uważam, że nauka jest dobra, jest przydatna w znaczeniu takim, że wiesz, tam nawet jak sobie jakieś tam ramy można ukręcić. Ale nie, faktycznie, tam jak ktoś daje rady, najlepiej też jak są szczegółowe. Ale nawet jak są szczegółowe, wiesz co, mi kiedyś podszedł po moim występie, podszedł do mnie Tomek Kwiatkowski i dał mi bardzo szczegółową radę, bardzo konkretną, co mogę zrobić z materiałem. I pomyślałem, słuchaj gościu! Nie, on jest bardzo miły dla mnie. Nawet jak miałem COVID-a, to mi przynosił zakupy, więc to jest bardzo, bardzo sympatyczny człowiek. Nie, to jego praca jest teraz. No teraz to bym się nie zdziwił. I on powiedział mi bardzo mądrą radę i ja pomyślałem, no kurde, dlaczego ja to nie wpadłem? Absolutnie tak. Jeden prosty ruch w tym... I to w takiej rzeczy, która po prostu działała. Jeden prosty trik. Komicy go nienawidzą. Nienawidzą go. I ten słynny żart, że nie za ten trik, bo to jest chuj. Tak, no, komicy ogólnie się nienawidzą nawzajem. No, ale to było coś, co akurat jeden z nielicznych moich bitów, który działał. I wprowadziłem tę uwagę, która była absolutnie sensowna i przestał działać. Cofnąłem tę uwagę i zaczął działać z powrotem. Tak. Nie? I ja podejrzewam, że pewnie jemu by to zadziałało. Nie? Czy zdarzało mi się pisać z Antkiem Syrkiem Dąbrowskim. Się, no. I ja mu wymyślałem do jego rzeczy, on do moich, potem tam wybieraliśmy i zdaje się, że Antek w końcu z tych moich pomysłów, które jak sobie gadaliśmy, wydawały się fajne, testował je i chyba w praktyce nic nie zostało z tych moich pomysłów, a u mnie nic nie zostało z pomysłów Antka. Tak. Nie? To by się wydawało, że... Bo po prostu jemu pewnie by weszły te rzeczy, które wymyślił, i nie wchodziły. Wiesz, fizyka uczy, że fale mogą się nałożyć, mogą się znulifikować i mogą się zwielokrotnić. Albo mogą być zdesynchronizowane. Tak, bo to też jest taka kwestia, żeby jakby... Nie wiem, ja też nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Jest ta idea tak zwanego burzowania. To jest też chyba sformułowanie właśnie rozpropagowane przez chłopaków ze stand-up Polska, bardzo słusznie. Ona jest takim dobrym, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to tłumaczę, że to jest po prostu spotkanie w celu rozwinięcia konkretnych idei lub też już powstałych zalążków pod kątem tego, co jeszcze z innych takich punktów widzenia można tam dodać. I to jest bardzo fajne ćwiczenie, bo chyba, wiesz, w szczególności jak już zaczyna tam iść na przykład, to ciężko się ustawić w sytuacji, przypomnieć sobie, że się nie wie jednak. I naprawdę się nie wie. To jest ja myślę, że widzisz, dzieci już krzyczą i tutaj nie da rady żyć z omamami słuchowymi. Ja nic nie słyszę. Jakie dzieci? Jakie dzieci? Ta w piwnicy. Wiesz, to jest takie, ogólnie rady się przydają w takie turbo dotyczące na przykład, wiesz, inaczej trzymaj mikrofon, a to jest przydatna sprawa, albo
oddech dłuższy, takie dotyczące... No tak, tak zrzucaję pauzę, biorąc po prostu oddech, nie? Tak. Ale też nie zawsze, bo tak jak trzyma Szumowski mikrofon, to się nie powinno, ale przecież to jest cały urok Szumowskiego, że ten mikrofon w kolanach trzyma do góry nogami. Ku utrapieniu każdego dźwiękowca w Polsce. Tak, bo to robimy pojemnościowy z tego. Chodzi o to, że niektóre mikrofony nie działają tak, jak on myśli, że działają. Jest, siedzisz tylko i ja pierdzielę, facet mówi tak teraz, tak, wiesz, no blacha taka idzie, słychać jak ten mikrofon ledwo rzęzi, to dobra, chcę tak robić. Nie ma znaczenia. Ale przez to może się bardziej drzeć, nie? I po prostu krzyczy i... Tak. Jak masz wątpliwość, wykrzycz to, co do tej pory nie działało. No totalnie. Widziałem dzisiaj, kończyłem special Roriego Scovella. A, no tak. Bardzo dobry, bardzo który, fajny. Który? Jakiś nowy? Chyba nowy. Nie, może nie najnowszy. Nie pamiętam, jak ja na to trafiłem, ale na Netflixie. Aha. I tam było tak, że on miał parę żartów, które gdyby o nich nie wykrzyczał, moim zdaniem ludzie by się nie zaśmiali. Tak. Ale wykrzyczał i to były, on tam mówił żarty, no w Stanach to jest mega zgrane, żarty o lotnisku na przykład. Tak. Co by to on to mówił trochę ironicznie, że o lotnisku, ale przez to, że to krzyczał, to działało. Tak. On chyba taki materiał rolliskowy tries stand-up for the first time, tak się nazywa. I jest jakby z założenia, że tak. On robi taki hakowaty materiał, wiesz, o takich ogranych tematach. I tutaj, no to jest ten fajny element, który może kiedyś będzie się jakoś, chociaż boję się, jaki formie on będzie tutaj u nas przeszczepiony. To już mi łeb pęka, jak nie mogę się na to doczekać, ale może będzie ciekawy, wiesz, czyli jakby samej i grania z samą formą. Mm-hmm. I tam rzeczywiście, no Scovell to jest... No, ja uwielbiam grać z Scovellem. Nie, jeden jego z poprzedniego, tam Charleston Special, to co nagrywał Charleston, ten fragment, gdzie jest detektywem, który siedzi i czeka i nagle widzi swojego podejrzanego. Bom, 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 bom. Naciska jeden klawisz na keyboardzie. Ja śmiałem się chyba z 5 minut z tego, nie byłem w stanie. Tam jest bez kitu, tylko jeden, to jest jeden żart i jedno jeszcze jakby trochę jego pogłębienie, nie? I nic więcej się nie dzieje w tym żarcie. Coś wspaniałego. No to jest fajne, ja na przykład kontrowersyjnego w sumie Bo Burnhama, taki trochę stand-uper, trochę piosenkarz, trochę nie wiadomo, ale lubię to, jak bardzo on łamie, każdy jego kolejny beat jest krótkim złamaniem formy, czego się nie spodziewasz. Jest to przyjemne, może trochę męczące po czasie. Zgadzam się. On chyba wzrastał w niej w 100%. Zresztą to jest też fragment, który też mi przypadł jego do gustu tam, gdzie... Bo on wygląda jakby w ogóle gardził tym stand-upem, co mi się podoba. Własną twórczością, co jest jeszcze lepsze, bo nie cudzą, co to za problem, ale swoją to jest bardzo słuszna idea. I fragment jest, że on, jakby, a czego się spodziewacie? Ja występuję tam od 12 roku życia, to jest wszystko co wiem, nie wiem nic. Nie? I tak myślałem, tak, faktycznie, to no, jest jego życie, nie? Na co dzień. Więc odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, dlaczego tyle narkotyków i imprezowania, to dlatego, że lubię narkotyzować się na imprezach, ale już teraz nie robię tego, bo oczywiście zdrowie coraz gorsze, nie da rady. Nie, zresztą to też już traci swój urok, więc chyba na następnym materiale zamierzam też opowiadać o narkotykach 100%, tylko już pierwszy raz będę robił to na trzeźwo, wiesz, bo do tej pory pisałem też często będąc pod wpływem narkotyków i alkoholu przede wszystkim. Serio? Tak, dużo tworzyłem najebany. I co, działało? Jakim tak, to znaczy skacowany najbardziej. Okay, ale to dalej masz alkohol we krwi, przecież to jest coś, tylko że siedzisz tam, wiesz, nie ma tego fajnego alkoholu, tylko jestem zły. I to też późno słyszałem, potem spoglądałem, te żarty są kacowe bardzo, nie? Czyli sam widziałem, że okej. Widziałem, które te były na trzeźwiaka, a te były dosłownie zapisane drżącymi oczami na telefonie. Jakby obejrzeć twoje specjale, to jaki procent jest napisany po alkoholu czy tam narkotykach, a jaki... Równo się rozkłada, wiesz, bo potem już jak idzie do edycji, edycję robię na trzeźwo zawsze. No to no tak. Nie dziwię się. Nie możesz edytować czegoś najebanym, bo to kompletny brak
trzeźwej oceny cię zabiję. Tak, no musisz, tutaj musisz uruchomić tą półkulę analityczną, która tak. Jednak... Dlatego najebani rodzice wychowują bardzo pewne siebie dzieci. Trochę tak. No, najebani rodzice wychowują albo bardzo niepewne siebie, albo narcystyczne dzieci. Tak. Czyli też w sumie niepewne siebie w głębokości. A najebani rodzice w Niemczech, to ich dzieci wychowuje sąd akurat, więc nie ma tak zwany Jugendamt. Jugendamt. Ja. Ładna nazwa. Tak, tak, no to jest niestety dziwne są te nazwy niemieckie. Ale ja ci powiem co, ja myślę... Nie wiedziałem, że gadam z Karolem Kopcem. Co? Dziwne są nazwy niemieckie. A tak, dziwne są... Nie, miałem na... dwie myśli mi poszły i się skasowały jak te fale. Chciałem powiedzieć, że czasem zupełnie rzeczy naprawdę niewinne brzmią nazistowsko. W sensie, że masz jakby przewodniczący, to jest Führer. Tak. I się zdarza, że ktoś jest Führerem tak, gdzieś, nie? I to jest takie... Ale no, jak... Kupę rzeczy tam, w ogóle język filozofii, ale musisz tak uważnie nim operować. W dużo rzeczy w Niemczech jest obciążone, nawet nie chodzi o to, że ktoś cię weźmie za kogoś, kto wyznaje ideologię zbrodniczą III Rzeszy, ale żeby nie dawać też asumptu do tych chujowych żartów po raz tysięczny. Fryce, coś tam. Nie, to ja kiedyś pamiętam, że właśnie strasznie się ucieszyłem, bo to jest jakby rzecz rzeczywiście, która się dzieje, że epidemia AIDS powoli się cofa. Ona ją udaje się, no oczywiście nie jest to lekkie, ale się udaje ją powoli tak jakby, wiesz, schować. W szczególności w Afryce. I to jest świetny wysiłek państw afrykańskich. I oczywiście super, że miliony ludzi, nawet miliardy by nie są dotknięte tą chorobą, ale największy plus, że chujowi polscy komisji nie będą mieli tematu. Znajdą sobie nowy, to nie będzie problemu. No, jak to powiedzieli w The Wire, no, bo trochę to strawestuje, ale tam you can get... jak sobie może, możesz zajść daleko zabijając czarnych ludzi. A tutaj możesz zajść daleko, kurwa, śmiejąc się z kurwa słabszego człowieka zawsze. Tak. To jest metoda. To jest bardzo prosta metoda. Ale nie, ja pamiętam twoje próby stand-upowe i to, wiesz, tam one były też w realiach resortowych, co jest też, nie polecam jako miejsca, bo tam to jest jakbyś, wiesz, tam wychodzi się na taki poważny sparring. Tam się zdaje, że tam jest spoko, ale tam przychodzą ludzie, którzy oczekują naprawdę w takiej porządnej rozrywki. I z całym szacunkiem, zresztą mi to powiedziałem w twarz, dla Cezarego Jurkiewicza i Sebastiana Rienta nie robią dobrej atmosfery pod te wieczory. One są bardzo, bardzo wymagające. Oni, ich pierwszym odruchem jest, kiedy im nie wejdzie żart, to jest impreza jest chujowa. I ja rozumiem, to jest bardzo fajny zwyczaj. Ale to możesz zrobić raz. Ty mnie widziałeś w resorcie? Rzeczywiście, ja w resorcie bombiłem potwornie. Jak po raz pierwszy wyszedłem na to work in progress w resorcie, to było tak, że zszedłem ze sceny, założyłem kurtkę, poszedłem do parku i płakałem. Znaczy, no nie płakałem dosłownie, ale po prostu siedziałem na ławce w ciemności, bo ciemność i to się o Boże, nie, o matko, koniec ze mną. Już z nikim się nie pożegnałem, się wstydziłem spojrzeć w oczy. Prawdziwy stand-up. Ale rzeczywiście na innych imprezach niż work in progress w resorcie szło mi znacznie lepiej. I to nie tylko na takich, bo też oczywiście były niektóre oszukane imprezy w tym sensie, że jak występowałem na sławnym wieczorze Wrażliwych Chłopców. Tak. No to jest bardzo fajna impreza. Też miałem okazję w wersji cyfrowej. Tam. A, byłeś tam. No tak, to jest bardzo spokojna impreza, ale rzeczywiście tam jest łatwiej, bo że mnie trochę ludzie znają w resorcie, dwa, że to jest takie bardziej improwizatorskie, że się wszystko podoba, no więc tam, wiesz, rozwalałem totalnie. Tak. Potem dosłownie z tym samym poszedłem na work in progress i było troszkę inaczej. Tak. Ale też kiedyś tam coś z Szumowskim robiłem i było takie, ej, kurde, no poszło mi dobrze, w ogóle, co wow. Nie? Ale rzeczywiście to work in progress czasem, no, też mi się wydaje, że no i to jest zażrali tę imprezę. No tak, no. Ja na nią nie chodzę już od iluś lat. No wiesz, mi jest tak trudno powiedzieć ze względu na jakby różnicę statusów w komedii. Nie, ale rzeczywiście. Trzeba nazywać szpadę szpadlem. I po prostu ja rozumiem. Chłopaki kręcą swój własny show tam. Nie, ale po prostu to też pokazuje, że jest to. Tam są jakby dwa subiektywne porządki, bo pierwszym jest to, co tobie się zdaje zabawnym, wzmocnione czasem przy pisaniu przez jakąś tam zewnętrzną, czy to inspirację, albo nawet zdanie czyjeś, tak? Jak wspomniałeś, że wspólne pisanie. A druga sprawa,
ten drugi porządek subiektywny to są ludzie. I oni mają bardzo... Dosyć ważne. Tak, bardzo mają swoje własne wiesz, umysły. Trzeba ich traktować. Właśnie też pamiętać, że to jest ileś osób, ale każda jest jakby partykularną tam jednostką, która się... No i różnie bywa. Zatem, wiesz, no... I to jest jedno z uczuć, które ciężko w ogóle nawet wytłumaczyć, jak się, wiesz, ja w pełni rozumiem, ja też dalej, jak idzie bomba, to kurwa, no teraz to w ogóle, ale tak, Jezu, to jest takie złe uczucie, ale ono jest ważne też, bo jakby warto się go utrzymać. Po pierwsze, żeby go unikać. muszę się wzmocnić. Tak? Ale przestać się go też bać, im więcej razy zbombisz, tym mniej się będziesz bał bombienia. No. Dokładnie, tyle ile potu wylane w, wiesz, w przygotowaniu, tyle potem mniej krwi na scenie. To jest straszne, bo to brzmi jakby tam się coś złego działo, a to nie jest tak, to jest bardzo przyjemna rzecz, ale jednak ta forma, gdzie się wychodzi i tak, wiesz, nie, bez wsparcia tych osób, które, co sprawia, że impro jest tak naprawdę sztuką taką, wiesz, otwartą. I dlaczego rozumiem, dlaczego tak się wiąże z pozytywnymi emocjami. Tutaj nie zawsze one są. No nie, to, brakuje ich czasem. Ja ci powiem, ja w ogóle przestałem robić stand-up. Stwierdziłem, tak. Że ja w moich podejściach miałem coś w moim sposobie mówienia tego, tak. I też sposobie pisania. Jestem taki analityczny i to było takie sztywne, kurde, tak, się nie dziwię, tak. że ludzie się nie... Tam nie były bawi... jeszcze dwa płoty do przeskoczenia, zanim ludzie jakby patrzyli na ciebie, bo ty się bałeś jakby trochę też powiedzieć to. Tak. I oni też tak widzieli po prostu jakby w tym porządku swoim własnym, subiektywnym, że jest ten dystans jeszcze. I, dokładnie. Wiesz, na pierwszy... ja nie wiem. Nie wiem zresztą jak... Ja nie ma co tego. To jest bardzo tak rzecz kompletnie. Ja się, wiesz, stand-upu uczę jeszcze, i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie lepiej szedł, bo to jest kurwa... To jest takie, wiesz, no niebezpiecznej fali się tam się można... I właściwie gorzej jest nawet, jak źle idzie, to przynajmniej, wiesz, no to wracamy do warsztatu, spróbujemy jeszcze raz. Jak idzie dobrze, to też jest źle w sumie. Tam ogólnie... Tak, ja myślę, że to może być problem niektórych komików. Aha. Jakichś takich najbardziej popularnych, tych, tak, co tam, wiesz, rzucą na YouTube'a i mają po 2 godzinach parę milionów odsłon, że... No jak oni mają przetestować rzeczy? Gdzie oni pójdą? Ze wszystkiego się ludzie zaśmieją. Jak to odcedzić te dobre rzeczy od niedobrych? Ostatnio było dosyć dużo specjali na YouTubie. Tak. I jeden z takich specjali, no moim zdaniem, bardzo zaszkodziło temu komikowi to, że ludzie go lubią, bo no nie był za dobry. Aha. I on pewnie by... A jakby go znam i wiem, że on na pewno by napisał lepsze rzeczy, gdyby miał wyzwanie. A on po prostu wchodzi i wiesz, nie? I ludzie... Tutaj to Abelard chyba podejmował w tym serialu, co jest oczywiście no, jakimś tam odbitym echem Louiego, serialu Czarne Lustro. Nie Czarne Lustro, on się nazywa jak? Czarna Rozpacz? Nie pamiętam niestety. Czarna Kryzys. Kryzys? Kryzys. Ja nie pamiętam, ja tego nie widziałem. No. Dosyć dużo rzeczy jest odbitym światłem. Ale to był fajny serial. Poza tym do teraz kapelusze nie utrzymuję na głowie dla pana Abelarda, że on się tego podjął, praktycznie realizując to, wiesz, tak. Z własnej kieszeni, podejmując takie ryzyko i dając zarobić znajomym. Nie, tam nie było jakiegoś. Ale to jest w ogóle szalone przedsięwzięcie. Fajnie, że... I sam powiedział zresztą, że wiesz, że ma wtedy już to doświadczenie za sobą. Nie? Zwykle się to robi za czyjeś pieniądze. A tu on zrobi za swoje i to szanuje. Bo to oznacza, że wow, nie wiesz jak... Jakie to musi być ciśnienie, jak tylko patrzysz, kurwa, na planie, coś nie działa, tak nie. No to tak. I tylko tam idzie, wiesz, jakby ci... Jest takie zajebiste nagranie, obejrzyjcie sobie, jak do programu naukowego przychodzi facet z jednym z pierwszych walców Edisona, tych takich, na których były zapisywane utwory, czy też mowa, i prezentuje do kamery, widać, jak mu się łapy trzęsą i pęka mu w rękę. I... O Jezu. Wyraz jego twarzy. Ty, tobie czujesz, jakby ci kot na duszę skoczył. Po prostu jest tak hardkorowo. I tutaj prawdopodobnie było tak, ale przywołuję ten serial, ponieważ elementem, który był niosącym fabułę w większości odcinków, było to, że rzeczywiście pana Abelarda dużo osób rozpoznaje i też wiąże pozytywne, konotuje uczucia z nim. Widząc go, od razu nie ma tego elementu zdobycia tej sympatii i co nie poprawia tego, czym to jest często, czyli próbą jak
jakiegoś no, przejścia wspólnie tej drogi, nie, do tego śmiechu. No i to dość ciekawie podjął. Zresztą wiesz, to, ja nie wiem, jak, kurde, nie chcę się za nikogo wypowiadać zresztą. Ja się wybałem za kogoś, ja się wybałem za Antka Syrka Dąbrowskiego, który powiedział w wcześniejszym odcinku, że... Nie do końca za niego się wypowiedział. No tak, no tak. Cytujesz go. Tak. Ale za niego, za niego. Chyba, że coś podkoloryzujesz. Powiedział, że Zalewski... Powiedział jebać Żydów. Tak. Nie wiem do końca, czy powinien to mówić. A zmontowałem kiedyś jeden z odcinków, tak zmontowałem z Grzegorzem Uzdańskim. Bo on coś mówił o Hitlerze i ja powiedziałem, wiesz, że mógłbym to zmontować tak, że wyjdzie, że popierasz Hitlera. On powiedział, nie, absolutnie nie. Aha. Więc odcinek jest tak zmontowany, że jest odcinek, bo jest przerwa. I jest tak zmontowane, że on przez półtorej minuty popiera Hitlera. Więc... Tak. No, dosyć to łatwe było w sumie. No, ale ciekawiej by było, jakbyś zmontował to, że się wypiera Hitlera, a tak naprawdę tamto było prawdą. No. O, chyba tak często bywa. No, Antek mówi, że on się musiał nauczyć bombić, w tym sensie, że on umie dobrze bombić. Ja to widziałem wiele razy, że on miał problem, bo nie mógł testować. Tak. Bo ludzie się tak bardzo śmieli, kiedy on bombił, bo jakby on to fajnie, jakąś taką fajną ramę zabawy. On wkładał 70% sił w bombienie. 30% sprawdzenie, 25% sprawdzenie materiału, 5% w nerwowe zaglądanie do kartki. Tak, on dużo do kartki zaglądał. Tak, chodził na bok. To było też fajne do oglądania. Ale też było przez to śmieszne, nie? Że on bombił, zaglądał do kartki. Spokój, wiesz, zawsze jest ta dyskusja. I on mówił, że musiał to przestać robić, żeby zacząć po prostu testować rzeczy. Bo to było kupa, super się to oglądało, zwłaszcza z tyłu, jak moim ulubionym formatem, bo gdy on to robił, to właśnie zwyczajowo w resorcie. Musiąść i jak on wrzucił ten swój ambitny, zwykle bardzo pomysł, tam wiesz, kurwa, encyklopedyczne jakieś, czy może wiecie, wiesz, cytuję Larousa, czy coś, kurwa, filozof Kierkegaard, kurwa, tam ludzie z piwami siedzą, no mów dalej. Tam były zawsze ambicje duże i to jest bardzo słuszne, tylko że wiesz, trzeba mieć też ambicje jebać policję, to jest. I on tam przedstawia ten koncept i wiadomo, że tam jest naprawdę zagrzebane dużo dobrego, ale no to są jeszcze, kurde, pierwsze przymiarki i jest cisza harda, nie? I tam po prostu czekać się raz, dwa, trzy, ha! I koniec, tylko tyle zrobić. I on, kurwa! Wiesz, rzucam tesą. I to jest takie, wiesz, jak ktoś kopie sobie dół, a ty jeszcze mu rzucasz jeszcze trochę ziemi. No, tak. Tak, ale faktycznie, no ta jego, zauważyłem, tak jak wspomniałem wcześniej, ja to nie jest dla mnie jakiś tam problem, że chłopaki prowadząc ten wieczór robią z niego jakby wychodzą poza formę prowadzenia i mówią, nazywają rzecz po imieniu, że to jest, siedzimy w piwnicy, zapłaciliście 5 zł, ha, rzadziej nie, bo kiedyś był żul, wow, super, wiadomo, ale jeżeli to zrobisz, to możesz to zrobić raz. I tak samo występując, możesz się oburzyć, że coś nie poszło, ale już potem tej pasty nie wciśniesz do tubki. Mm-hmm. Wiesz, tak, no dobra, wracamy. Potem możesz powiedzieć, o, teraz idzie dobrze. To jest drugi jakby, drugi skok. I trzeci skok to jest mówić, czyli no, wróciłem znowu do spierdolenia, ale nie możesz tego robić ileś razy. To jest trójskok, tak, nie jest tak. Więcej skoków. No u mnie to absolutnie nie działało. Tak, bo... Spróbowałem tego raz i absolutnie tylko już sobie wykopałem po prostu... To jest podwójne schron atomowy. Sprzężenie zwrotne, nie? Bo to jest jakby te fale idą już takie, że wiesz, że Japończycy tam jest jedna kropla na... No i już jest hardo, nie? Bo to jest tego. Ale faktycznie, no zresztą resort jest tutaj często wspominany, bo dla ciebie jest, bo ty tam chyba często bywasz, nie? Tak, no bywam często, gram. Zajebiste miejsce, to trzeba przyznać i też taką ze swoją publicznością, że osób, które, chociaż też jest, tam się pojawiają absolutnie wszyscy i bilety nie są drogie przesadne, to jest też... To jest tak. Czy pytanie, czy to jest zaleta, czy wada, w sensie z punktu widzenia wizerunkowego i marketingowego, tak. Czy jakby podnieść bilety, to paradoksalnie więcej ludzi by nie zaczęło przychodzić. Nie. Mając wrażenie, ja nie jestem pewien, bo tak. Na początku resort miał mega tanie bilety, tam za jakieś 10 zł. Tak, i poszła jakaś podwyżka właśnie motywowana trochę tym, że no nie możemy ludziom dawać do zrozumienia, że jesteśmy słabi, nie? No. Tak.
Tak, faktycznie. No to jest trudna sprawa, dlatego jakoś nigdy nie myślałem, żeby się zajmować prowadzeniem, chociaż jest to marzenie wielu osób, rozumiem je w pełni, prowadzeniem klubu. Bo no nie, ja w życiu bym nie chciał. No a tyle odpowiedzialności. Nie, jakiś... się, ktoś. I masz zamiast, wiesz, że też po prostu obserwuję moich właśnie przyjaciół z resortu, którzy to robią, i zamiast, kurczę, jesteś artystą, chcesz występować, chcesz tworzyć, chcesz pisać albo improwizować cokolwiek, a musisz siedzieć w fakturach i jakby, no nie, błagam. No ale wiesz, no, ktoś nie śpi, aby spać mój no, ktoś. No oczywiście, ja bardzo jestem wdzięczny, Agnieszce Matan, Marcinowi Waszkiewicz, Krzyśkowi Dziubakowi, Martynie Cydrynie, wielu osobom, które też działają przy resorcie komedii i też w klubie komediowym, w którym wcześniej byłem. Oni robią coś, czego ja bym w życiu nie chciał i bardzo się cieszę, że oni to robią, nie? A propos jeszcze tego bombienia, tak. Jest jeszcze dla mnie i tego, że to są takie nieprzyjemne uczucia, jest jeszcze drugi typ dla mnie nieprzyjemnego uczucia i ciekawi mnie, czy ty to masz. Mhm. Bo oczywiście jest niefajnie, kiedy masz super śmieszny żart i go powiesz i jednak się okazuje, że jest bomba. Tak. Ale dla mnie jest czasem też nieprzyjemne, kiedy mam moim zdaniem średnio śmieszny żart, a dla ludzi on jest najśmieszniejszy. Aha. Masz takie sytuacje, że ludzie się śmieją jakby za bardzo, albo nawet nie tam, gdzie byś chciał i tak, no nie, wolałbym jednak, żebyście się z innych momentów śmiali. Tak, to się zdarza zawsze, ale to wtedy to poczucie tego rozklejenia jest absurdalne, nie? Bo ja na przykład pamiętam, że w jednym chyba z ten ostatni materiał jest taki fragment, gdzie tak ludzie zaczynają się strasznie śmiać, bo to słowo pewne konkretne użyte, dobra, to dla mnie ten rozdźwięk między, przecież ja to wymyśliłem, czemu miałbym się dziwić, to jest tak jakbyś, wiesz, ktoś w nocy mi się wkradł, dopisał, to nie, to ja jestem od początku do końca za to odpowiedzialny. Więc to uczucie tego zdziwienia stwierdziłem, że po prostu jakby przeleję na... I od tego czasu tak traktuję wszystkie te momenty, które mnie zaskakują, jako żeby te zaskoczenia, bo ja nie umiem grać, nie? I jeżeli nie umiesz, nie masz tych zdolności aktorskich, nie? Takich dobrych, to ciężko potem wykrzesać to, co było za pierwszym razem, bo to jest najpiękniejsze. Fajnie. Oczywiście, tak. I dlatego metodą, żeby to zrobić, czasem jest zapomnieć selektywnie. Albo ukryć sobie to za iloma tam rzeczami i rzeczywiście nie prowadzić, ja też jak już przestałem prowadzić takie naprawdę szczegółowe notatki związane z tym, że wiesz, tam z rozpiskami, z którego słowa wchodzę w co, jak które są obrotowe i gdzie wording jeszcze można poprawić, albo gdzie to nie ma znaczenia. Zostawiam sobie więcej miejsca na to, żeby wypełnić te przestrzenie. I tutaj odwołując się do mojego idola Norma MacDonalda, który powiedział, że jeżeli na sam koniec jestem pewny, że to da radę, to ta droga do tego będzie też ciekawa, nie? Bo to sobie możesz jakby zapomnieć niektóre elementy, tak się tak dosłownie przypomnieć tutaj na scenie i widać ten blask oczek, kiedy to się pojawi. A jak zadziała, no to w ogóle jeszcze jest lepiej, bo wtedy masz zwielokrotnienie tego, nie wiesz, że przywołujesz coś, co za pierwszym razem, kiedy się pojawiła ta pochodząca z, jak franklinowska błyskawica w butelce, tylko po prostu to plus fakt, że jeszcze udało ci się doprowadzić do stanu, w którym sam siebie zaskoczyłeś. Czyli jakby z tego, że... No bo wiesz, to też nie wiem, oczywiście Popek na pewno o tym wspomniał, ale że przy setkach występów, które... Nie, kocham Popusia, tylko jest trochę leniwy ostatnio. No teraz to wszyscy są, ale jak jeszcze raz usłyszę jego bit o hulajnodze, kurwa, gdziekolwiek, to... będziemy, dojdzie do rękoczynu. Ja się śmieję do tego, że też niektóre moje bity ludzie zbyt dużo słyszeli. Tak jest. To jest też kwestia, że jeżeli nie idziesz w kierunku tego, żeby sobie zbudować tam 20 minut i gdzieś pojechać z nimi, to te wierne warszawskie uszy to kilka razy to kurwa usłyszą. Więc o czym mówię? Aha, że wiesz, że jest tych występów tam więcej, powiedzmy, mam nadzieję, że to wróci, to to akurat Bill Burr powiedział i w sumie zwróciłem uwagę na to, że to też jest dosyć ważne w ogóle w jakimś takim formacie, który nie jest odtwórczy. Dojazdy są do dupy, noclegi są do dupy, żarcie na drodze jest do dupy. Jedyna fajna rzecz to jest ten występ. Jeżeli dla ciebie on nie będzie fajną rzeczą, tylko wyjdziesz tam i naklepiesz, wiesz, dźwiękoramę i pomachasz, zrobisz śmieszne mordy, to
kurwa, najbliższy twój postój to most Golden Gate w San Francisco i robisz salto. No, to jest też niesamowite, ile ludzie wyczuwają. A ja to jest jedna z rzeczy, o które jadąc tutaj sobie myślałem, podróże po Polsce. Tak. To teraz już nie robię stand-upu, ale wyobrażałem sobie, że gdyby mi, nie daj Boże, zaczęło iść, tak, to bym musiał zacząć jeździć. Tak. I bym nie bywał w domu, bym spędzał czas w jakichś samochodach, pociągach, tak, blablakarach i innych syfach, spał na jakichś dziwnych łóżkach, żarcie jakieś restauracyjne czy inne obrzydliwe. Czy to nie jest jakieś mega męczące? Nie, nie. To tylko kwestia zbudowania takich ram tej podróży i takiego nastawienia, że ten czas trzeba na to poświęcić. To się stanie. Jak go najlepiej zagospodarować. Oczywiście metodą numer jeden dla każdej osoby teraz jest jakby spojrzenie sobie w cyfrowe lustereczko i spojrzenie na siebie oczami bardzo powierzchownie innych, co nie pomaga chyba na łeb. Nie. Wiesz dobrze o tym. No nie. Absolutnie. Więc nie korzystam z tego i po prostu traktuję, że wiesz, no muszę gdzieś tam być, ja nie mam prawa jazdy też, nie mam samochodu, nie wiem, odwrotnie, mam, więc czasu mam dużo w podróży i coś sobie, wiesz, popisać. A jesteś tak w stanie? Ja na przykład nie jestem w stanie w podróży, bardzo nie lubię czytać, pracować, mogę słuchać muzyki. Tak. Strasznie, a chyba pewnie bym się nauczył, gdybym musisz się jeździł. Nauczyć, bo to inaczej zmarnujesz połowę roku. No, na nic. I przepierdzisz patrząc, wiesz, znam takich ludzi, kocham ich, ale to, że całą podróż patrzy w okno, ja mówię, to też jest jakaś tam nobliwa forma spędzania czasu, taka introspekcja. Ale kurwa... To pewnie nie jest introspekcja, to jest zawieszenie się mózgu i żeby to już być na miejscu. Tak. Więc ten czas trzeba jakoś zagospodarować. I no, nie mogę się doczekać, przyznam, jeżeli będzie możliwe rzeczywiście. Mam wielką nadzieję, jeżeli to będą osoby, które będą chciały zobaczyć ten nowy program, to też przyjemnie będzie odwiedzić miejsca, które lubię odwiedzać, też pospacerować po nich. W sumie ja nawet trzymam mapę wszystkich miast. Znaczy się, mam mapę Polski, gdzie zaznaczyłem wszystkie miasta, w których byłem i brakuje mi jeszcze kilku. Masz mapy miast. Jest, każde miasto rozpisane. No tu byłem, tu kawa, tu miła pani w Żabce. Nie, no wiesz, niektóre z tych miast to tak mapy. Nie. Masz w głowie, no, rozumiem. Tak. To co to jest? Wiesz, to dwie ulice i tam... Jakieś właśnie mówiłem, w Polsce trochę tak dziwnie, że nie rozumiałem, że jak jedziesz, tak, jak się patrzy warszawocentrycznie, ten default city tak zwany, to się nie rozumie, że są miasta, gdzie wiesz, podnosisz łeb i kurwa, gdzie mogę być wszędzie, nie? Bo nie ma nic. Tak. I widzisz tylko rząd bloków i gdzieś las taki. Na przykład tak, kurwa, to jest las czy bloki? Co tu się dzieje, nie? Tak, to jest koniec. Nie? Jeżeli jeszcze mały spacer, to coś, co w Warszawie byłoby, kurczę, podejściem dwóch stacji metra, tak, i przechodzisz całe miasto. Tak, jesteś na rogatkach, ludzie na siebie trąbią. Halabardnicy domagają się myta. Tak jest często. Nie, dlatego miałem pierwotnie, kiedy to się też wiązało z takim, wiesz, hardym imprezowaniem, to w ogóle tylko żeby siedziałem taki skacowany. No nie, tego też bym w ogóle nie chciał. Ale potem sobie zmieniłem na taką aktywność fizyczną, więc starałem się, wiesz, tam, co też mnie, dzięki temu zwiedziłem siłownię w całej Polsce. I niektóre z nich są fascynującymi miejscami. Nie będę o tym robił raczej materiałów, ale wow. Wiem, że tego odcinka będą słuchali improwizatorzy, więc powiedz mi, bo bardzo często... Improwizatorzy. Nie chcę być kojarzony z wami. Chcę być kojarzony tylko z ulicą. Tak się nosi. O, pan to mimiczną dynię się nosi. Zawsze mi się starało. No właśnie, no bo przecież poprzedni odcinek to legendarny... No skład założycielski Improfonii, tam przecież pozostali członkowie, tak, to oczywiście. Tylko są na doczepkę i tak trochę dłużą. Znaczy ja nie byłem w składzie założycielskim, nie? Ja wybłagałem u Czarka Pontowskiego, żeby mnie dołączyli do Improfonii. Albo tak chcą, żebyście myśleli. Nie, ja wiem, ja wiem. Znaczy wybitne występy Improfonii, to się zapisało. To jest wiadomo, w annałach. Ale wiem, że bardzo wielu improwizatorów to porusza i ciekawi mnie, jak się do tego ustosunkujesz, bo ja mam jakąś swoją odpowiedź, ale ty więcej wiesz na ten temat. Bardzo często improwizatorzy mówią, ja to nie chcę robić stand-upu, bo... Po czym wymyślają wymówkę, która tak naprawdę chodzi o to, że im się nie chce, albo się boją, tak, albo po prostu ich to nie jara i tyle.
ale bardzo często pada coś takiego, że bo ja bym nie mógł powtarzać tego samego. Ja lubię to w improwizacji, że za każdym razem gram coś innego. Ja sobie wyobrażam, że jadę do 5. miasta z rzędu i mówię to samo. Ja bym no nie mógł. Tak. Co, mają rację? Mają, na pewno. Tak. To wymaga też oderwania się od tego, co się mówi. Nie patrzysz tego w formacie... Jeżeli patrzysz, jak że mówisz konkretne słowa, tak, ale musisz patrzeć to jako całość. To jest cały występ. Ty wychodzisz tam na 20 minut, on nie będzie rozparcelowany. Nie będzie tak, że będzie... A teraz, wiesz, wow, jesteś głośno klasnąłem. Sam siebie za ucho złapałeś. Co ja zrobiłem? Ty, no widzę, patrz, mam no, widzę, same, że tak. Zajebałem aż miło, Jezu. Nie, mam kłopoty z uchem ostatnio. Więc jeżeli trochę inne myślenie. Operujesz w stand-upie po prostu minutami, nie? Czyli 5, 20 załóżmy i tam 40. No i są tacy, co robią 3 godziny, bo mają tyle do powiedzenia. Na pewno to się nie wyciera na jakimś etapie. Ale kurwa, tyle to Mussolini robi. Gomułka kolejny. Nie, chyba rekordzistą był Castro. On walił jakieś takie filmowe. Tak, po 9 godzin. I to kurde, wiesz, grubo po 80 jeszcze siedział i tam, bo miał ten swój program radiowy. Chavez to samo zresztą. Ten jego program telewizyjny to jest w ogóle jakieś złoto komediowe, bo on już pierdolił po prostu, co mu do głowy przychodziło. 5 godziny gadki z prezydentem, który oczywiście, no widać, że sprytny, że ogarnięty typ, ale tam... To tego paliwa to starczało 5 minut, może 10, to co miałem na kartce. Reszta to była takie kurwa ramblings of a madman, jak to mawiałem. Wszystko mu przychodziło na głowę. Więc jeżeli operujesz w takim, jeżeli patrzysz na to, to jest ten podstawowy budulec. I on jeszcze się rozbija na atomy. I w obrębie tego te wszystkie wiązania między tymi atomami też i wiesz, spin i superpozycja się zmienia, więc masz... Trochę inaczej. To jest tak, jakby mówić, że nie chcę grać tych samych gier. No. To jest ten element formy. Treść idzie za formą. I tak samo chyba w improwizacji. To nie jest tak, że ta forma, która jest tam, definiuje tę treść. To jest tylko jakby wskazówki, więc to jest ten element, który musisz wykonać. Ale cała reszta podlega. Oczywiście znam też takich, którzy jakby wychodząc i traktując to bardzo profesjonalnie, i to też jest bardzo słuszne, bo wychodzące z trochę innej tradycji, takiej amerykańskiej tradycji performerów wysokiej klasy, gdzie wychodząc mam wszystko dopracowane bardzo, bardzo dokładnie. Tylko to mówimy o Stevie Martinie, wiesz, jakichś ludziach... dawno zmarłych prykach, nie, Martin żyje, ale to jest inne zwierzę absolutnie. Ja rozumiem, że niektórzy tak traktują, bo też jest druga sprawa, że nie mógłbym gadać, no dobra, ale tam jest 500 osób, które kupiło bilet i oni, musisz ich rozśmieszyć, musisz dać radę, to nie może, wiesz, wisieć, no może się uda, może nie. Nie, to już nie jest ten, to nie jest to, to już jest to drugie, to nie jest zabawa tylko dla ciebie, to jest odpowiedzialność, jest tam typ, który trzyma światło jakieś i był koleś, który kręcił gałeczką, on też chce zarobić. I on ma dzieci i przyjdzie do domu. No pan Janek chciał się zabawić dzisiaj, więc przez 25 minut udawał rybę i coś się spierdolił. To wtedy on nie możesz. Oczywiście to ja też bardzo tak wyolbrzymiam, bo to teraz nie do końca tak wygląda w Polsce. Czasami to jest po prostu, a to światło włączę i to jest całość. Ale druga sprawa, jest tam bardzo dużo miejsca na improwizację. Właściwie całość możesz sobie spokojnie zaimprowizować pod warunkiem, że na sam koniec, żeby mieć te strzały w kołczaniu. Nie? Jak przyjdziesz przygotowany na walkę, to cię nic nie... Sorry, że tak w ogóle zagaduję, ale zawsze to porównywałem do tego, że wiesz, jak w Superman i Batman, nie? Tam Superman jest najsilniejszym, najszybszym człowiekiem i tak dalej, a Batman jest tylko najlepiej przygotowanym. I oczywiście, że Batman wygra, bo w tym jego założeniu jest, że skoro jest najlepiej przygotowany, to pokona nawet najsilniejszego. Więc każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby być tym Supermanem, ale zachowywać się jak Batman, czyli być przygotowanym w obrębie. To jest mega idiotyczne porównanie. Chodzi tylko o to, że warto, wiesz, to też stand-up nie jest dla wszystkich. To jest jakby warto sobie, to jest zdolność też. Można ją jakoś tak trochę mi się zdaje, że można tam pewną ją podszkolić. Ale
ogólnie tam jest luźno, nie? No, powinno być, ale tam kurwa jest stres czasami, przyjdą ludzie i pierdol. Poza tym ta atmosfera, ja rozumiem, że przed jest mega toksyczna, bo tam wszyscy żartują i tak dalej, ale czujesz ten kurwa taki smutny. No tak, wszyscy żartują, że to są napięcie, każdy chce wypaść lepiej, jest tak. Jest dużo więcej takiego współzawodnictwa, nawet o którym się niekoniecznie mówi, ale wiadomo, że każdy w duszy ma coś takiego, ja bym chciał być najlepszy dzisiaj, tak. Nie? I... Więc jak ktoś bombi, to myślisz, kurwa, to chyba może dobrze dla mnie, co nie się nie pojawi, wiesz, w improwizacji tak jest... Komuś nie idzie, to wszyscy, no dobra, to do wilków go. No nie, no zupełnie. Tam widzisz, jak go rozszarpują. Patrzcie na niego. Mała zagroda. Patrzcie na niego, się śmiejcie. No wiesz, no w improwizacji to w ogóle się mówi, że twoją rolą jest sprawić, żeby inny wypadł dobrze na scenie. Więc jeżeli ktoś bardzo był na scenie i nie śmieją się ludzie z tego, co on mówi, to jest twoja wina, tak. A nie jego. Wow, to... W ogóle nie widać, jakby tam ludzie z problemami emocjonalnymi. Trochę jest tam ludzi z problemami emocjonalnymi. Moja porażka to twoja wina. Tak, no dobrze. To przez ciebie nie poszłam na studia, musiałam cię wychowywać. Dobrze, przepraszam. Ja myślałem, że ludzie z improwizacji to są ludzie z kolejnymi problemami psychologicznymi, dopóki nie poznałem trochę lepiej stand-uperów. Autentycznie, jakby to jest kolejny level. Tak. No bo one ulegają zwielokrotnieniu jeszcze w kabinie takiej pogłosowej, gdzie to wszystko się odbija. Tak, nie ma tej wspólnoty. No i też bierzesz, to jest piękne w improwizacji, że naprawdę też wszystkie jakieś trudności bierzesz wspólnie. To jest coś, co czyni nas ludźmi i dlatego jest piękne i ogólnie miłość jest cudowna, bo to jest sprawia, że nie, fajnie jak jest, fajnie jest super, ale jak jest źle, to jest mniej źle i to jest super. I ale się wypowiedziałem, to jest super. Na sam koniec, więc jeżeli jest tam ten przepływ tej energii, to też sprawia, że to napięcie się rozładowuje, a tutaj ono jest w obiegu zamkniętym. I się przepalają styki. Co prawda to wiesz, mówimy o ludzi, no co, najdłuższy staż obecnie to Czarek Jurkiewicz, Karol, Kasper Ruciński. Oni zajmują się tym lat 12, 11, nie wyglądają jakby mieli jakieś problemy ze sobą, oczywiście tutaj mamy pewne tam, możemy gwiazdkę zaznaczyć do niektórych osób, ale jest tylko taka, że jakby to życie ich jakoś nie... Bo wiem, o kim mówimy. Próbowałem się nie zacząć śmiać. Ale no nie, no to jest hardy typ. To jest jeden z moich ulubionych ludzi. To jest niesamowite, co się tam dzieje w tej bani. Myślę, że Dawid Cronenberg nie byłby w stanie nakręcić filmu na podstawie 5 minut myślenia tego człowieka. Bo by mu wyjebało go po prostu... No oprócz tego, że nie żyje, ale wyjebałoby go z fotela na orbitę. Więc wiesz, ja nie wiem, chyba zagrożenia gorsze są takie, że jeżeli dla takiej równowagi psychicznej jest to, gdzie ci, chyba nie w tym dole, bo rzeczywiście tam jest tego dużo i to jest ciężkie, ale też ta góra jest też taka, wiesz, te emocje są skrajne bardzo. Jest większa stawka, bo wiesz, kurczę, no ktoś w stand-upie, tak. Jak ci dobrze pójdzie i dobrze ci idzie, to jesteś bardzo znany. Jesteś Rafałem Paczesiem, Polacy cię kochają. Ludzie cię podchodzą cię na ulicy. Tak? No i znają cię, i masz te miliony wyświetleń, to jesteś gwiazdą. A jak ci źle idzie, to pisałeś swoją duszę, swoje poczucie humoru, skreślałeś, dodawałeś, zastanawiałeś się, wyszedłeś przez ludzi, sam pokazałeś i uznajesz, że jesteś idiotą. A w improwizacji co, jak ci źle pójdzie, no to w sumie masz całą grupę i wiadomo, po tym i tak przyszły 3 osoby na spektakl. Nie. Dobrze pójdzie, najwyższa stawka. Tak. Zobaczycie 300 osób, już max. Tak. W Warszawie pewnie 150. To jest problem, tak, że rzeczywiście chyba największe występy, jakie widziałem, to grupa ad hoc robiła naprawdę, i one świetnie szły, więc to nie jest też tak, że administracja, chciałem powiedzieć. Bo muszę coś z mieszkaniem zrobić, bo do Beskidu wyszła to co dzień. Ale... Improwizacja się też potęguje, to jest też tak. Tylko wiesz, problem jest taki, że nikt nie jest w stanie powiedzieć drugiej osobie dosłownie, słuchaj, idź na to, bo oni kurwa robili takie ten o tej dyni, co nosili. I on przychodzi, ty kurwa nie robią o tej dyni.
Tak, no nie jesteś w stanie tego powiedzieć. Ja w ogóle też mam takie doświadczenie. Największa scena, na jakiej ja grałem improwizację, to chyba właśnie była ta scena, na której ad hoc gra, tak mi się wydaje. W Krakowie. I bardzo dobrze się tam grało. W ogóle nie miałem wrażenia, że improwizacja to musi być tylko w mojej piwnicy. Nie, to była jedna z lepszych rzeczy, które zagrałem w ogóle. Na pewno my zagraliśmy jako hulaj. I właśnie tylko kwestia jest taka, że takie grupy jak ad hoc, jak klancyk, jak jeszcze inne, które są, ale teraz... Które znasz bardzo dobrze. Jakby chwilę pomyślał, to Improkracja we Wrocławiu, której znam ich od lat i lubię. Tylko, że śmieszne imię, że oni zawsze mówią, proszę państwa, tak patrzę, że bo 20 kilka lat, że będziecie tak jebać, to no. Chociaż oczywiście tam metoda moja wchodzenia i obrażania ludzi przez pierwsze 5 minut koszmarnego, co robiłem przez 3-4 lata, jakby, bo tak się bałem, tak się srałem, a to ja ich najpierw zaatakuję. Preemptywnie. Więc te wszystkie grupy, wiesz, one bazują tylko na tym, jeżeli osiągają ten sukces, że muszą rzeczywiście dowieść, że każdy ten występ jest świetny i jakby buduje się ten prestiż, tak? Ale nie ma tego punktu. Tak, nie możesz, zaczepienia. Ja sobie zawsze myślałem, że kurczę, na mój spektakl, ja bym nie polecał przyjść na randkę, bo nie możesz powiedzieć dziewczynie, ej, chodź, znam coś takiego super. A. No ja myślę, że moje spektakle masz 90% szansy, że będzie super. Tak. Ale 90, a nie 100. Tak. Nie? I sorry, bo możesz pójść do kina na film, jakby no to już wiadomo, to ale, się zmieni. A to trzeba zrozumieć, że... Nie, no to myślę, że wiesz, to trzeba tak trzeźwo spojrzeć, że jesteśmy w podobnym jakby zakresie czasowym, że jedna... No tak, 1/10 osób jest rozczarowanych. I tak, to jest 1/10 na każdy występ, co oznacza, że ta rzesza niezadowolonych rośnie. No tak, ale też myślę, że znowu jest większa stawka u stand-upera, bo w improwizacji mogą sobie myśleć, a nie wiem, to nie był ich dzień. Nie, a tutaj, o nie, co za debil, tak. Boże, to o czym on gada. Powinien być zawsze twój dzień, no co by się działo, wiesz, w trakcie, jak wiesz, dostajesz informację, że cała twoja rodzina zginęła w horrendalnym wypadku. Let's go. Wychodzisz. Jebano! Warstwami pudru, tak. Jak Pajacci, była ta opera. Tak, to jest słynna historia. Jest też o tym, nie wiem, czy kojarzysz 100%. Muszę, że kojarzę? Przychodzi facet do lekarza i mówi, panie lekarzu, jest przypał straszny, nic mnie nie cieszy. Najzwyczajniej życie jak pył. Między zębami mi smakuje kolory nieba zaciągnięte szarością, a ja kroczę niczym zmarły za życia. I na co lekarz mówi, no to mam dla ciebie świetną wiadomość, kolego. Panaceum Universalis, śmiech! Otóż jest w mieście cyrk i w tym cyrku występuje błazen Pagliacci. Nie ma osoby, której nie poprawił humoru, który nie sprawił, że odzyskała wspaniałej radości życia. Na co mówi facet, słuchaj kurwa, ty, ja mam depresję, a ty mi pajaców jakiś polecasz, to ty odpierdalasz. On mówi, przepraszam, ma pan rację, tu są leki. I był uratowany chłop. Znałem inną wersję prędzej. Tam, gdzie poleca pajaca, ten mówi, że jest pajacem, jakby go nie rozpoznał. No może, rzeczywiście, tak, tak. Oni noszą dużo makijażu. No ale tam jest to, że on mówi, że do cyrku, do miasta akurat przyjechał cyrk i jest Pagliacci znany. Mówi, ja to jestem Pagliacci. Jeżeli jedziesz do lekarza i lekarz mówi, słuchaj, przyjechał cyrk, wychodź. No, ten człowiek nie powinien być jakkolwiek, w jakiejkolwiek pozycji władzy. Cyrk? Come on, man. To nie jest rada medyczna, to jest kurwa szarlataneria. On jest w zmowie z pajacem. To jest no ale w tej operze Pagliacci jest dokładnie taka super sławna aria, która tam jest w fabule tak, że właśnie on się dowiedział, że jego żona go zdradza z innym pajacem. I będą zaraz grali we troje scenę i on musi wejść i on sobie nakłada tę maskę klauna, jednocześnie śpiewając o tym, jak bardzo mu się nie chce żyć i ma złamane serce. Ten sam motyw był w jednym ze skeczy Key & Peele, gdzie oni wzięli jakąś taką kasetę, na której tacy dwaj bardzo podekscytowani kolesie
w latach 80. prezentują ten workout, nie? Tak. I jednemu tak. z nich w wersji Key & Peele prezentują, że tam jego żona, że tam rodzina została zamordowana przez partnera i on tak te jego emocje na twarzy, jak to coś pięknego. Tak, no w ogóle ich skecze są wspaniałe i to też pokazują, jak duże aktorstwo daje, uwielbiam. Tak. To jakby, że sorry, no. Jeszcze bardzo mnie cieszą, jak mam świadomość, że Dave Chappelle ma ból dupy o to, że oni A dlaczego cię to cieszy? Bo cieszy mnie, jak inni zawodzą. Nie, ale serio, dlaczego cię to cieszy? Nie lubisz Dave'a Chappelle'a? Nie, lubię, ale cieszę się, że ma ból dupy, szczerze mówiąc. Bo wszyscy mówią, jakby jego, wiesz, jakby jego pierdy nie śmierdziały. Już się teraz, że nie może... Oglądam jego materiał, tak, zgadzam się, nie zawsze się śmieję, ale... Fajna rozprawka. Tak, dla mnie też śmieszna, ale rzeczywiście. Ale cieszy mnie, że nawet on jest ponad, nie jest ponad pewne rzeczy. No. Bo to by oznaczało, że wiesz, że już jest paragonem komedii, już najwyższym. Tak, no poza tym mnie bardzo śmieszy Dave Chappelle, ale jak się o kimś tyle mówi, że jest najlepszy na świecie, to potem oglądasz i tak no... Ja też mam odruchę. Jakby... Ale to jego stare rzeczy, jak był takim młodym stand-uperem i gadał ciągle o tym, że czarni i biali to się różnią. No to był 94. No ja wiem, no ale to takie... Wtedy się jeszcze różni. I to takie, zwłaszcza jeszcze przy tym całej tej ironii, że on nie jest tak do końca czarny, nie? On jest dobrze wykształconym człowiekiem też. Ale też jeden z jego rodziców jest biały, zdaje się, tylko jemu się tak geny ułożyło, że wygląda tak typowo czarnoskóro. Czarnoskórze. No w sensie wygląda jak typowo Afroamerykanin. Tak. Nie, no Dave Chappelle jest... przechodzi powoli w kierunku takiej dosyć bardzo emocjonalnej, dobrze zrobionej satyry politycznej. Nie, w formie stand-upu. To tak jak Carlin taki też miał podobnie, tak, no? Co nie starzeje się zazwyczaj dobrze. No nie, ten Carlin rzeczywiście trochę męczący, ale to jest taka rzecz, o której wiele osób marzy i wiele osób zaczyna, a już nie mówiąc o ludziach z backgroundem improwizacyjnym, którzy się uczyli, że trzeba grać mądre rzeczy i wartościowe i oni... No wie, właśnie, to mnie ciekawi, jak jest... No. Ja nie lubię... Dobra, zadaj pytanie, bo może nie wiem, o co chcesz zapytać. Nie, bo jakby wiesz, jest za tym jakaś, że to musi być o czymś, o emocjach, nie? Często. I tutaj przewracanie oczami. Tak, jest przewracanie oczami, ponieważ tak, musi być o emocjach, absolutnie, ponieważ... Tak. No tak jak w stand-upie nie zrobisz żartu z samej puenty, tylko musisz mieć to, co jest wcześniej w żarcie. Tak. I to musi być ciekawe i w ogóle nie musi być śmieszne, chociaż też fajnie jakby było, ale nie musi. To w improwizacji też nie... To najgorsza improwizacja jest taka, że ktoś wychodzi na scenę i zaczyna walić, od razu chcieć mieć żarty. Kiedyś widziałem taką grupę, zresztą ze znanych komików kabaretowych złożoną. Oni wyszli i wciągnąłem pierwszych 15 sekund... padł żart o tym, że ktoś się nie podtarł i go dupa swędzi, nie? Jakieś tam szmiechy to dostało. No bo to się działo w krematorium. No a to też jest bardzo typowy zabieg w impro, że a jednak tak, no, to tak jak w Paraprost do Kianach, że a ja tak naprawdę jestem twoją matką. Tak, nie? Tak. To jest tak. Pozdrawiam Rejenta. Zawsze. Tak, bez powodu. Zresztą bardzo lubię te jego one-linery, ale tak mnie kiedyś śmieszyło, bo słuchałem jakoś tak obok siebie jego rozmowy u Gawła Fellini, gdzie on mówił, że strasznie nie lubi tego typu one-linerów, które polegają na tym, że na końcu okazuje się, że ktoś tak naprawdę był moją matką, tak. A potem gdzieś włączyłem jego stand-up i od razu były żarty, że... no. Ale to wiadomo, no. No to tak. U ciebie też słyszałem, że ty właśnie mówiłeś, że już masz dosyć żartów o Mefedronie, bo czym włączam jest, więc jak wiadomo to... Nie mam. Ja mówiłeś to w odcinku u siebie z kimś tam. No, wydaje mi się, że to gdzieś tam padło. Nie, bo... Ale chcę powiedzieć o tej mądrości i to moim zdaniem narasta nam jakiś taki improwizatorom często rak mentalny, bo... Super sformułowanie. Bo my musimy, żeby ta scena miała sens i żeby nie wyjść, nie zacząć opowiadać, że cię dupa swędzi, bo się nie podtarłeś, musisz zagrać wcześniej coś prawdziwego, coś szczerego, coś naturalnego, coś osadzonego bardzo mocno w szczegółach. No. I ja na przykład jestem bardzo wielkim zwolennikiem rozpoczynania scen od zagrania najprostszej rzeczy w stylu chcesz herbaty? Chcę. No my gadaliśmy o tym przed chwilą i odtworzyć taki dialog, dosłownie. Chcesz, a jaką? Zwykłą? Tak, lubię zwykłą, dawno nie piłem. I zacząć, i to się coś zrobi z tego fajnego. Aha. I ważne, żeby to były właśnie relacje, emocje. No i fajnie. Tak. Tylko, że gdzie tu śmieszne. A no tak. I często, i też w związku z tym, że improwizacja czasem jest trochę traktowana jak jakiś taki zastępnik terapii, to jest taka miła, to ludzie biorą z tego tylko tę część. A tak. I to mi bardzo przeszkadza, szczerze mówiąc. Ale też ja to rozumiem, ja tego nie chcę tak bardzo oceniać, ale mi osobiście to przeszkadza, ja tak nie widzę improwizacji. Dla mnie
ta prawda i ta szczerość i te emocje są narzędziem do tego, żeby było śmieszniej, tak, a nie są narzędziem samym w sobie, bo sorry, ale nikomu życia nie zmienisz, ani głowy nie otworzysz sceną improwizowaną. No jakby zagraj fajną scenę, że ci ludzie coś dla siebie znaczą, są przyjaciółmi, którzy spędzili całe dzieciństwo razem, a teraz się spotkali po 20 latach i wspominają. Super, ale nie kończ na tym. Ale też coś jest w tym, co powiedziałeś w miarę na początku rozmowy, że szkoły komedii to oszustwo. Nie. Bo faktycznie, bo czego możesz... Nie, no tak, tylko im powiedziałem, że lubię, chcę ich odciąć od źródła zarobku. Ale coś w tym jest, w tym sensie, że jeżeli weźmiesz bardzo śmiesznego, dowcipnego człowieka, który jest bystry, szybki i całe życie był najśmieszniejszy w klasie, tak, i nauczysz go... W trakcie edukacji, potem już... potem już... Było głupio, jakby przychodził, będąc dorosłym człowiekiem do klasy i dalej jebał żarty. Taki nauczyciel, co żartuje, najgorsze na świecie. Ale ma 30. Kiedyś, jak studiowałem prawo, to był taki wykładowca, który słynął z tego, że jest turbo śmieszny, bo wszystkie przykłady podawał na chomikach. Ja myślałem, że się sobie w głowę strzela. No, ale jak weźmiesz kogoś takiego śmiesznego i go nauczysz, bo nie bądź od razu śmieszny, zagraj głęboką scenę, to on będzie grał głęboką scenę, aż nie wytrzyma i zrobi coś śmiesznego i będzie śmiesznie i będzie zajebistym improwizatorem. A jak przyjdzie ktoś, kto nie jest specjalnie śmieszny, tylko chce się rozwinąć i poznać miłe osoby, jasne, no to nauczysz go grać tych mądrych rzeczy, no ale nie nauczysz żartu, no nie nauczysz śmieszności, no możesz go nauczyć, kurczę, wykuć typy humoru, no ale to jakby sorry, no. No tak, to jest wieczny paradoks, nie, że jeżeli, no ja nie wiem, jeszcze nigdy bym się nie brał za jakby, nie wiem, wszystko jestem w stanie tylko w szczególe spojrzeć. Z oddalenia to ten wzrok mi się robi zamglony. I ja dzisiaj oczywiście pierdolałem 50 tysięcy postulatów i teorii na temat komedii, jaka powinna być, czy też nie. To jest absolutne cudowne, że na sam koniec mówię, ja się nie znam, ale kwestia, faktycznie, no to... Ale to dobrze, że jest, wiesz, improwizacja też jest otwarta na takich ludzi, bo to oznacza też, że ta propaganda taka sukcesu, która przenika jak promienie kosmiczne, całe nasze jestestwo, można sobie też czasami odpuścić, aż po prostu złapać głębszy oddech i się znaleźć wśród ludzi, którzy naprawdę, wiesz, z rozświetlonymi twarzami patrzą na siebie przez chwilę i to jest cudowne uczucie. I dać to drugiej osobie, co jest szlachetne moim zdaniem też w komedii improwizowanej, jest czymś bardzo dobrym i powinno być to częściej. Nie? Oczywiście, bo w ogóle już jak kogoś rozśmieszysz, nie ma lepszego uczucia przecież. To jest cudowne. No, jest w improwizacji, jest dla mnie przyjemniejsze niż przy napisanych rzeczach, bo wchodzisz i po prostu mówisz coś i zazwyczaj nawet nie, że jak bardzo to będzie śmieszne. Są, wiesz, w improwizacji takie momenty, że wchodzisz z boku, montujesz, żart, jest totalna cisza, a czasem wchodzisz, coś powiesz, ludzie się śmieją, takie, o kurde, i idziesz i jak surfer na fali włapujesz tę śmieszność, podbijasz i jest to przyjemne. I też, oczywiście, bardzo mi się podoba to, co mówisz o tej popularności, o tej propagandzie sukcesu, o tych promieniach, które nas przenikają. A to jest też takie, to czego się uczy w improwizacji, to być tu i teraz i żeby ci nie zależało, żeby wyszło dobrze. To jest bardzo fajne. No, no to jest rzecz, która, wiesz, ja lubię bardzo boks oglądać. I po prostu lubię, jak ludzie rzucają swoje życie na szale za marne pieniądze. Nie, ale to jest wspaniała sztuka. Pugilistyka, tak zwana. Słodka nauka. Ale tam... jest jedno z przekazań, że wiesz, żeby nie podążać za nokautem, tylko po prostu trzeba jakby pracować i to samo przyjdzie, wiesz, jak będziesz ileś tam tych ciosów dobrych zadasz, to w końcu ten drugi, nie wiem, czemu porównałem to akurat do tego. Bardzo podobnie, tak jest dokładnie, dokładnie to, co my sobie mówimy dosłownie, tak, nie idź za żartem, to jest nie idź za śmiechem, to jest dokładnie to. Bo cię żart pozwie i 150 metrów się nie będziesz mógł bijać, i ci zabiorą dzieci. Pan Dariusz żart. Darek, otwórz, to są też moje dzieci. A mam takie wrażenie, jak mówiłeś teraz o improwizacji, że jest taką piękną sztuką, i że daje te takie fajne elementy, powiedziałeś tak bardzo pozytywnie o improwizacji. Miałem wrażenie, jakby to była jako połowa tego, co myślisz o improwizacji i starannie dobierałeś słowa, żeby nie nazwać tego, co jest śmieszne albo frajerskie. Nie, to nie o to chodzi w ogóle, wiesz.
To tylko kwestia oczekiwań, nie? Jakby i tyle. A jeżeli przyjdą ludzie, dla których właśnie to wahadło, przepraszam, bardziej pokrętło tej subiektywności w odbierze komedii jest ustawione dokładnie na te fale i odbiera je, to z drugiej strony jest ekipa, która ma podobny zestaw jakby nadawczy na tych falach i to one nagle się łączą, to jest coś pięknego. I też szkodzimy sobie porównując te dwa elementy, bo to nie o to chodzi w ogóle. I wiesz, to w obrębie tych form i też przenikających takich hybrydowych gatunków jest jeszcze wiele innych właśnie tych takich, wiesz, ustępów, nisz i tak dalej. I to jest, to bogactwo jest świetne, nie? I jedyne, że często, wiesz, jest też spojrzenie na przez pryzmat ten takiego wyobrażenia o pewnych rzeczach, a one są czasem bardziej przerażające niż istota rzeczy, zwykle się istoty rzeczy nie obawiamy, że to jest właśnie, kurwa, jedyne, jaki mam zarzut, to, że już wiele razy o tym mówiłem, że improwizację same białasy robię. Trochę jest tam biało, no. No w Polsce, ale nie, w Stanach też, tak. Jest, ale wiele osób mówi, że najlepsze impro, jakie widzieli w Stanach, to nie jest jakieś najbardziej znane, ale no w miarę znane. Ale to, żeby nie było, nie chodzi o kolor skóry, to jest jakby taki mindset, nie, że jest, wiesz, bo... A no dobra, rzeczywiście, ale jeżeli ja mówię o kolorze skóry, tak. Threepeat, grupa, gdzie są sami czarni i podobno jest to najlepsze impro, jakie jest, nie ale ma... faktycznie jest to takie... Ja też, może byśmy się zrozumieli, słowo białas. No wiem, ja nie wiem, o co ci chodzi. 100% negatywne. Ono ma pewien, za sobą niesie taką jakby ustatkowanie w zakres emocji, który jest bardzo pozytywny. Nie jest, nawet tam dramat dla mnie jest śmieszny. Nie wiem, jak to określić, ale jak patrzę na to, mówię, poradzę sobie. Na takich ludzi. Ich dramat życiowy na pewno jest rzeczywisty, jest wielki, ale podciągając porównanie z kosmosu tego serialu, to jest tak, jakby ktoś szedł plażą i pies mu biegał na dosyć względnie krótkiej smyczy. Nie będzie, nie pogryzie i wiesz, nie będzie nowej partii faszystowskiej z tego. No właśnie, ja się też zastanawiam. Nie zastanawiam się, czy to ja nie rozumiem, czy to ty mówisz bez sensu. Nie boję się białasów, to przestałem przekazać. Nie mam wątpliwości. Jeśli mnie okradną, to przynajmniej będą ładnie ubrani. I w ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o taką, ja tu do sensu, tak. Jeżeli chodzi o różnicę między stand-upem a improwizacją. Tak. I rzeczywiście trochę niesłusznie to porównujemy i zestawiamy, bo trochę też co innego śmieszy i niekoniecznie w ogóle w improwizacji śmieszy komizm, tylko czasem zaskoczenie i samo to, że jest ta frajda i zabawa na scenie, którą obserwujesz. Ale oglądałem tego Rory'ego Scovella dzisiaj i tam jest końcówka taka, no chyba się na mnie, Rory, nie obrazisz, jak powiem, jak to się kończy. To się kończy tak, że on... Ale megalomanie. Jesus Christ. Bo on się specjalnie polskiego uczy, żeby... Z strony Aleksander Netflix. Janek, you done fucked it up. Zaspoilowałeś jeden z naszych... Kurwa, to jest nasz eksportowy materiał. Rory Scovell, tak, po to ludzie Netflixa kupują. No ale on tam kończy tak, że się kłania i ludzie jak na każdym specjalu biją mu brawo na stojąco, on sobie wchodzą robi... z kwiatami, śpiewają 100 lat. To robią takie rzeczy, tak. Znaczy, tam jest podbite, bo on jest tak ubrany specjalnie, tak dosyć lemusiarsko. I jest ujęcie... Czerwoną kurtkę. Tak, jest ujęcie na publiczność, która wstaje i ujęcie z powrotem na niego, gdzie on ma rozkę, staną koszulę z takim rockmanem. Ludzie mu tam biją brawo, mają transparenty, Rory number one. Biorą go na górę, podrzucają, surfuje po tym tłumie i potem już to jest dosyć oczywiste, że to jest dalej wyreżyserowane i że to jest po prostu zabawa z tego i potem go w ogóle wynoszą z tego lokalu i go niosą na ulicy i tak dalej i w tym momencie rozchodzi się, co by zrobiła improwizacja, co by zrobił stand-up moim zdaniem. No dobra, to co ty byś zrobił w tym momencie? Bo ja wiem, co on zrobił. Tak. On zrobił coś bardzo stand-upowego. Rozmawiał z moją żoną i ona ma takie improwizacyjne pomysły. No. Że oni go niosą dalej i wynoszą go poza miasto i już trochę ma dosyć i by nie chciał, ale cały czas go niosą. W końcu go kładą, on już widzimy zbliżenie, że on śpi, z trochę kadr się rozszerza, on na tych ludziach śpi i nie może zasnąć, bo oni mu tam krzyczą. I potem w końcu trwa latami, on po prostu cały czas na randki na tych ludziach chodzi. I w końcu umiera i tak mu trumnę niosą.
Rory, Rory. Wszyscy go tam kochają, cały czas jest zmęczony, by się tak to hejteningowały. Pewnie tak. Doszlibyśmy, nie wiem, do tego, że w kosmos, a i tak na stacji kosmicznej. Tak, jesteś kosmici, albo tak. Następcy ludzkości go niosą, wiesz, albo... Da, no, i że on coś wymyśla, nie wiem, biegnie na basen, wbiega na zjeżdżalni, jest sam w tej zjeżdżalni, zjeżdża, a tam w kąpielówkach ludzie go łapią i znowu podrzucają. Tak. To byłoby takie improwizacyjne mocno. Hightening właśnie, taka gra. Nie, ja bym też jakiegoś coś pomyślał. A zrobił Roy Scovel? Oni go nieśli i wrzucili do śmietnika i poszli. Tak. To jest, w improwizacji byłby to blok w sumie, coś, czego nie powinniśmy robić. Zakończyć temat. Tak. Ale właśnie, improwizacja by zrobiła na pozytywnie, a stand-up często właśnie, a kurwa nie. Też bym pomyślał o tym, że go rzucą na ziemię i go skopią. No. Też tak, też bym, bo wiesz, trzeba, tempo jest inne, wiesz, to też nie się kompletnie odmienna rzecz, bo w improwizacji, dlatego lubię występy zawsze Karola Kopsa oglądać, bo on sam kopie dół na sam początek i on będzie tam jak żołnierz, po prostu like a fucking soldier, że zacytuję klasyka. I ja pierdolę, jakie on się potrafi na minę tak jedną za drugą wjewa, ja tylko patrzę. Szaleniec. Ja czuję, wiesz, strach, a on tam wychodzi i mówi, dobra, jest ten temat, będę go wyciskał, aż umrę. Aż jak Conan, wiesz, wokół tego, gdyby się nigdy nie uwolnił, puchając ten kołowrót. I to mega cenię, że on po prostu siedzi i tam jest na tym krótkim dystansie, tam 60 tysięcy ciosów se daje, połowa nie trafia, nieważne. Wojna, przeciwnika już nie ma, on dalej, Ale jest też ta druga szkoła, która mówi, kiedyś będzie trzeba skończyć. I trzeba skończyć na tej najwyższej nucie. Podejmuje egzekutywną decyzję, to jest ten moment. Tak. I nie ma, wiesz, to nie jest tak, że będzie to zmartwione spojrzenie twoich kolegów i koleżanek z grupy, którzy, ej, jeszcze mogliśmy tam posiedzieć przy tym, a ty żeś kurwa to położył, zablokował, nie i chuj. Tylko siedzisz sam i tak, dobra, nie chciałbym się. No, w improwizacji też musisz czasem skończyć właśnie na tutaj. Tak, jest bardzo podobne. Kończysz w wysokim momencie, kiedy jest największy śmiech. Tak. I ludzie nie żałują, że się skończyło, tylko ale cieszą, że było śmieszne. Decyzja nie jest tylko twoja, bo tam są jeszcze inne osoby. Akurat nie, przy kończeniu wątków jest decyzja jednoosobowa. Ktoś przebiega przez środek, tak daje znać, że jest. I oczywiście wszyscy są z tym okej. Okay. Tak, zazwyczaj tak, bardzo rzadko. Jeżeli nie są z tym okej, okay, to znaczy, że autentycznie zjebałeś i można wykazać, dlaczego zjebałeś. No, faktycznie, no to w tym jest to paralelne. Tak, ale rzeczywiście wydaje mi się, że ta różnica na przykładzie tego Scovela i tego noszenia jest taka dosyć znamienna i też właśnie ze względu na tę długość, bo w improwizacji sobie możesz pociągnąć i też dłużej budujesz ten wstęp. Tak. Możesz zagrać 5 minut sceny o miłości, gdzie nie ma nic śmiesznego, jeżeli potem będzie śmieszny. A w stand-upie no nie zrobisz 5 minut wstępu do żartu, chyba że to jest żart sam w sobie. No nie? Znaczy, zrobisz, nie? Ale... Wow, lepiej, żeby było warto, jak spierdolisz. To jest jedna z rzeczy, które uwielbiam. Dlatego ja bardzo lubię oglądać stand-up na żywo, ale nie tych takich super profesjonalistów. Nie lubię zagranicznych komików w Polsce oglądać, bo jestem patriotą. Nie, ale po prostu ja wiem, że oni są bardzo dobrzy i też to super wygląda. Ale też czasem, wiesz, wejdziesz tam na jakiś work in progress i ktoś buduje, mówię, o skurwielu, ty lepiej, żeby wyszło. No i jak często wychodzi? Tylko siedzisz ileś tych filerzanek po prostu w dłoni i tak, o cholera, o tak. Jezu, ile, jak to się trzęsie wszystko, zaraz będzie się wywracać. I jak ktoś, wiesz, na samym końcu jeszcze z telemarkiem, brawo. Jak nie, wow, ale to też może być zabawne, nie? Jakby zmarnowałeś tyle ludzkiego czasu. No właśnie, tak. W improwizacji nie będzie do końca zmarnowany czas, bo i tak się przyjemnie ogląda to, że to powstaje na żywo. Dobra, czas nam się kończy. Na koniec mojego podcastu jest kącik. Tak. I kącik to jest poleć 3 komediowe rzeczy. To nie musi być stand-up. Jasne. Ani improwizacja. Komiks bym polecił. To jest starszy z komiks, ale myślę, że się wam spodoba. Nazywa się Superior Foes of Spider-Man. Jest sitcomem w formie komiksowej o mniej znanych przeciwnikach Spider-Mana. Takie jak Big Wheel albo Człowiek Kangur. Więc jest hardo. Jest naprawdę... Także dla ludzi, którzy nie bardzo kojarzą, co się tam dzieje. Pierwszy raz widziałem komiks, który jest idealnie napisany w formacie sitcomu. Włącznie z ale dobrego sitcomu, gdzie dosłownie, wiesz, panele nawet wyglądają jak ujęcia z dobrych sitcomów. Druga rzecz, jakaś komediowa. Kurczę. Też właśnie nie chciałbym tam stand-upu czy innych form. Bardzo lubię też
nowy program pana Bartka Korbela, Korbel wieczorem. Wieczorem. Dzwoniłeś tam do... Oh, ale to jest coś pięknego. I mogę w sumie ogłosić, że będę też tam w jednym z odcinków. Wiem, że się szykuje morderczy skład. Prawdziwy kurwa gantlet tam leci na Bartka, który podjął zadania. Niesamitek. To jest kurwa... Kocham tego człowieka naprawdę szczerą miłością. Nie jestem w stanie... No oczywiście on teraz pewnie siedzi i przewraca tam oczami, bo też przypomina sobie wszystkie akcje, jak mówiłem. Straszne rzeczy. Ale to też jest... Mówię, tak? Serio? To była miłość? Mówię, no tak. To nie była miłość, to było kochanie. I trzecią rzeczą zabawną... Kurczę, wiesz co? Co tak się oglądałem i się mocno roześmiałem. Podoba mi się serial na HBO, się nazywa Branża. To nowy serial, Liny Dunham. Dobrze napisane postaci. Autentycznie kilka scen... on jest raczej tak dramatyczny, ale ci ludzie, którzy są tam przedstawieni, zdają się tak prawdziwi i przypały, które odpierdalają. To nie jest takie klasyczne do pośmiania się, ale po prostu na wszelki wypadek zawsze polecam to, jakby oglądając coś. Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie na boku i po prostu tylko obcinacie to na relaksie, trzymając puszkę Pepsi ze świadomością, że nic się wam złego nie stanie. I tylko oglądać, jak się ktoś wkopuje kurwa w najgorszą kawałę w życiu. No to jest najedno, Seinfeld tak wygląda. Tylko złe decyzje. A brytyjski humor chyba nawet w lepszą, bo to jest taka trochę kooperacja brytyjska. Serial Peep Show pod tym względem osiągał absolutne wyżyny. Właśnie nie widziałem, a to jest na pierwszym miejscu mojej listy do rzeczy. Były momenty, gdzie wyłączałem, bo żenada, zażenowanie, wstyd, który odczuwali bohaterowie, przelewał się przez ekran na mnie. No. I nie byłem w stanie oglądać dalej. Musiałem się zatrzymać i chwilę... Nie powiedział, żebym się śmiał, po prostu poskładać tylko nad... Coś ty przed chwilą się czułem jak kamerzysta w nagraniu Paweł Jumper. Co ty żeś odjebał? Dobra, teraz suplement do końcika. Przyszło mi do głowy jeszcze. Czy mógłbyś polecić jedną improwizowaną rzecz? Aha, ale... Impro, jakieś impro? Aha, impro. Wiesz co, ja dawno nie byłem na impro żadnym. Dubbingi chyba zawsze. Na to chodzę dość wiernie. Reszta tak jakoś nie byłem nawet... Wiem, że muzyka improwizowana to jest w ogóle, jest na super poziomie przede wszystkim, więc dla wszystkich fanów i śpiewu, ja też lubię sobie czasem posłuchać. A wiem, że też w wersji online chyba jest robiony jakoś taki, nie? Nie był? Nie wiem, prawdopodobnie tak, bo teraz wszystko jest w wersji online, ale ten musical faktycznie ma bardzo wielu fanów i... No mocna rzecz. To jest w ogóle dopiero zdolność, o ja pierdolę. No tam to jest tak i też muzyka, bo też mają bardzo dobrą pianistkę i teraz chyba też zmienili. To jest to... zaufanie trzeba mieć jak... No ja tam, mam... tam to jest też po prostu pięknie czasem, to są fajne melodie, fajne rytmy i tak, to jest... Jezusie. I w ogóle komedia to rytm, a to jeszcze komedia z muzyką i ten rytm to naprawdę działa. Myślisz, że masz tam wyjść, co jest rzeczą już stresującą. Zaśpiewać. Jeszcze, żeby było śmiesznie. Ja pierdolę. Niewyobrażalne. No ja nie potrafię. Ja potrafię rapować. Znaczy potrafię, jestem w stanie zarapować, ale... Tak, ale jestem w stanie zarapować improwizowane rzeczy, ale to nawet ma określenie, jedno słowo jest na to. Freestyle, tak. Nie, to jest innego z improwizacją taką. Ale to śpiewać nie jestem. Robimy niedługo. A właśnie, ja bardzo czekam, aż to się wydarzy. Bo no robimy, ale to musi być publiczność. Nie ma opcji, żeby to robić. No nie. Co będzie to... Powiedz, o czym mówisz w ogóle, bo... Aha, umiarkowanej wielkości bitwa warszawska, która ma... Już mamy zgłoszenia też Kraków, Poznań chce stanąć do walki. Wrocław przez chwilę chciał, ale się okazało, że wszyscy są tutaj, więc... To jest super, bardzo fajne. Dobra, bardzo dziękuję Bartek, za rozmowę. Nagadaliśmy w chuj. Tak, bardzo mi miło. I wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie tego podcastu. Bartek tutaj wesoło macha głową. I zapraszam was do... O Jezu, godzina 44, będę musiał obcinać w montażu, żebyście... Nie, wszystko w jedną, ale pewnie coś tam wytnę, a jak nie, to będziecie musieli siedzieć i słuchać. Zresztą ten, kto tego słucha, to i tak już przesiedział i przesłuchał. Bardzo wam dziękuję. Możecie sobie polubić na Facebooku, obserwować na YouTube,
YouTubie i wszystko tam, social media, wiadomo. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.